siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. 31 odcinek podcastu Szósty set. Zaczynamy tym samym już czwartą dziesiątkę, no i zaczynamy ją w sposób chyba jeden z najlepszych z możliwych, czyli mówiąc o playoffach plus ligi, a to są playoffy, które no naprawdę w tym sezonie myślę, że no będziemy je pamiętać latami. Ten, komu wydawało się, że już w ćwierćfinałach poprzeczka została, jeśli chodzi o emocje, zawieszona tak wysoko, że trudno będzie do niej doskoczyć, no to chyba właśnie zaskoczony został jeszcze bardziej tymi półfinałami. Tak, i nie tylko chodzi tutaj o emocje, a chodzi również o poziom sportowy, bo chyba mało kto spodziewał się, że aż na takie wysokie obroty będą w stanie wejść drużyny, które występują w półfinałach. No i o tym, co się w tych półfinałach wydarzyło, opowiemy w standardowym, trzyosobowym składzie. Piotr Złoch w studiu w Warszawie. I tym razem w tym samym studiu w Warszawie Michał Kwietko-Bębnowski, a w Rzeszowie z nami jest tradycyjnie The One and Only. W tym samym studiu, co zawsze, Filip Korfanty. No i tak, o ile w ćwierćfinałach wydawało się, że emocji było bardzo dużo, bo zobaczyliśmy 6 spotkań na 6 możliwych, to w półfinałach było trochę podobne, pewna liczba została wyczerpana, pomimo tego, że w obu parach rozegrane zostały po 2 spotkania, to zobaczyliśmy maksymalną liczbę setów, bo wszystkie 4 półfinały zakończyły się tiebreakami, a zatem 20 setów, bardzo skądinąd emocjonujących. Pierwsza taka sytuacja w historii, z tego co takie informacje padały. Nie weryfikowałem tego, ale wierzę, no bo nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek mieli sytuację, gdzie wszystkie mecze półfinałowe tiebreakami się kończyły aż do tego sezonu. Właśnie, licząc te wszystkie mecze, jakie zostały rozegrane w playoffach, no to na 50 setów rozegranych zostało 46. Nie licząc tych ewentualnych spotkań, które mogłyby być rozegrane między Zaxą i Olsztynem oraz Treplem i Skrą. No ale tylko 12 z tych setów zakończyło się do wyniku niższego niż 20 punktów, nie licząc tiebreaków. Także oprócz tego, że tych setów było dużo, to jeszcze one były bardzo zacięte, wyrównane. Często zmieniały się prowadzenia. Piłki setowe, piłki meczowe były bronione, także emocji mnóstwo. Nawet zapamiętałem sobie jeden komentarz w studio pomeczowym po meczu Olsztyna z Zaxą, czyli po tym pierwszym meczu. Znany i lubiany polsatowski ekspert, pan Maruder, Wojciech Drzyzga, oczywiście żartuję, że Maruder, ale powiedział, że to był kawał siatkówki, także... No, jeżeli pan trener Wojciech Drzyzga stwierdził, pochwalił kogokolwiek i pochwalił poziom gry, no to muszę przyznać, że coś się dzieje, wiedzcie, że coś się dzieje. No i taka jedna refleksja mnie naszła, że no w zasadzie kastrowanie tych playoffów to chyba była jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogły władze siatkarskiej ligi zrobić, no bo to jest tak naprawdę sól, to jest po prostu, nie wiem, esencja zmagań ligowych, właśnie te playoffy, a my tutaj je przyspieszamy, no i powiem szczerze, że gdyby one się rozciągnęły trochę dłużej w czasie, no to myślę, że smakowałyby jeszcze lepiej, a tak to po prostu bardzo intensywnie, bardzo szybko i bardzo ciekawie, no ale niestety trochę za szybko. No właśnie, za szybko, a może nie za szybko, bo te playoffy mi się troszkę kojarzą z czymś a la turnieje reprezentacyjne w piłce nożnej, gdzie właśnie wszystko się rozstrzyga w ciągu maksymalnie miesiąca. Dużo tego się dzieje, no i ja powiem szczerze, mamy dzisiaj wieczór poniedziałkowy, drugi dzień bez meczów, no bo przez to, że te półfinały rozstrzygnęły się oba w 2 spotkaniach, to w niedzielę już nie graliśmy. Nie było meczu w telewizji tego w Rzeszowie o 5. miejsce. Ty, Filipie, tylko miałeś możliwość go obejrzeć. I ja powiem szczerze, tak szybko dzieją się te playoffy, tak przyzwyczaiłem się do tego, że nagle drugi dzień bez meczu, ja czuję już taki niedosyt i czuję gdzieś głód tej siatkówki i tych emocji. Wpadłem w taki rytm po prostu takiego no, niesamowicie nakręconych jednak pod względem szybkości tych playoffów. I powiem szczerze, że o ile rozumiem oczywiście na przykład twój argument, Piotrze, to mi się jednak to tempo jako kibicowi, jako widzowi podoba. Widzę, Michale, że nawet zacząłeś strzelać słowami jak z karabinu, prawie z prędkością, z jaką się te playoffy toczyły, tak jakbyś chciał zaakcentować, że faktycznie to tempo jest niesamowite. Ale tak, no ja uważam, że ta stara formuła jednak playoffów, w których to jednak 3 zwycięstwa musiałyby rozstrzygnąć o tym, kto awansuje do kolejnej rundy, jednak pasowało mi to nieco bardziej, co nie zmienia... I jeszcze powiedzmy drugim argumentem za tym jest to, że
no jednak trudno jest się zorganizować klubom, trudno jest się zorganizować kibicom na te mecze wyjazdowe, trudno jest zaplanować te wyjazdy, nie wiesz gdzie zagrasz, nie wiesz gdzie pojedziesz, nie wiesz o której pojedziesz i tutaj właśnie widzę też argument za tym, żeby te playoffy w starej formie jednak wróciły, ale fakt faktem, że dzieje się intensywnie. Gdyby chcieć przełożyć takie playoffy do 3 wygranych meczów w danej rywalizacji, 2 drużyn, no to myślę, że mogłyby być, delikatnie mówiąc, niezadowolone drużyny Olsztyna i Gdańska, biorąc pod uwagę to, że od 15 kwietnia oba zespoły zagrały po 6 meczów i 26 setów, no to jednak jest całkiem sporo. I przy ewentualnym trzecim pojedynku, czy ewentualnym jeszcze kolejnym, jeśli by potrzeba było takie spotkanie rozgrywać, to mogliby, jak to się mówi, oddychać rękawami, ale to przypuszczalnie terminarz też lekko by uległ zmianie i nie działoby się to w takim aż wielkim tempie. Ale w tym sezonie mogłoby być to dla nich bardzo trudne do wytrzymania kondycyjnych. Z drugiej strony, no dużo było obaw właśnie przed półfinałami, czy tak nie będzie. No i patrząc na te mecze, to ja nie odniosłem wrażenia, że czy to Travel Gdańsk, czy Indyk Pola ZS Olsztyn oddychały rękawami, jak ty to, Filipie, ładnie powiedziałeś w tych spotkaniach. Trefl, fantastyczna pogoń w czwartym i w piątym secie, jeżeli chodzi o to rewanżowe spotkanie. No, można powiedzieć, że jeśli chodzi o Olsztynia, no to faktycznie może gdzieś im odcięło troszkę prąd po 2 wygranych setach, ale ja powiem szczerze, będąc w hali w Kędzierzynie, też nie miałem wrażenia, że to akurat jest efekt jakiegoś zmęczenia. Bardziej był to efekt po prostu Zaksy, która wskoczyła na wyższy poziom. Jeżeli już, to chyba trochę też bardziej głowy, a nie jakichś braków kondycyjnych. Ja mam wrażenie, że to odbiło się na liderach drużyn z Olsztyna i z Gdańska. Mam na myśli, że chyba trochę brak sił było widać po Damianie Szulcu i Janie Hadrawie w 5 setach ich spotkań, ale może to tylko złudzenie, może to po prostu ten ogrom piłek, który oni zaatakowali, sprawił, że jednak tę część piłek jednak musieli nie skończyć i przypadło to akurat na decydujący moment meczu. Chociaż oni też, to nie jest tak, że oni grali źle, ale po prostu kilka piłek nie skończyli w tych tiebreakach, a jednak gdy gramy na tak krótkim dystansie w secie, no to jest to widoczne, po prostu jest bardziej uwypuklone. Tak, ja przywołałbym tutaj wypowiedź Michała Żurka, która wydaje mi się, że najlepiej kwituje tę kwestię zmęczenia, a mianowicie jeżeli na treningu pracujesz tak ciężko jak w trakcie spotkań i te treningi to nie są luźne treningi, tylko to są treningi 2-godzinne, 2,5-godzinne, no to wtedy tak naprawdę spotkanie jest dla ciebie niczym więcej, jak właśnie w jakiś tam sposób formą treningu. Oczywiście dochodzi adrenalina, ale adrenalina też ma swoje plusy, bo ona sprawia, że te pewne, powiedzmy, objawy zmęczenia po prostu znikają, są nie aż tak bolesne, nie doskwierają tak mocno zawodnikom, więc właśnie tutaj podpisuję się pod słowami Michała Żurka, że podobnie zresztą jak w tych dużych imprezach siatkarskich, Mistrzostwa Europy bądź Mistrzostwa Świata, to tutaj tak naprawdę mecze grane są codziennie, czasem co 2 dni, tych spotkań bywa na przykład, nie wiem, 10 w przeciągu 2 tygodni, 3 tygodni, drużyny sobie z tym radzą, no a tutaj jedynie obawiałem się tego, że faktycznie po tej wyczerpującej rundzie zasadniczej sobie nie będą radziły, ale kompletnie tego nie było widać i to też na pewno pomogło w tym, żeby poziom gry był na tak wysokim poziomie, bo ja powiem szczerze, że w tym sezonie tak dobrze grających drużyn, jakie widziałem w playoffach i w tym olsztyńsko-kędzierzyńskim i w półfinałach, i w olsztyńsko-kędzierzyńskiej parze i bełchatowsko-gdańskiej po prostu nie widziałem aż tak dobrego poziomu gry tak naprawdę wcześniej w rundzie zasadniczej. No właśnie, jeżeli już o poziomie gry, to może przejdźmy w końcu troszkę konkretniej do tego, co się wydarzyło. Filipie, tobie pozwolę wybrać. Najpierw mówimy o parze AZS Zaksa, czy o parze Trefl Skra? Myślę, że może zacznijmy od pary Trefl Skra. Pierwszy set tego spotkania. Myślę, że ta dłuższa przerwa wpłynęła na Skrę. Pierwszy set był dla nich bardzo niefortunny, zaczął się dla nich właściwie fatalnie, bo już po 4 przyjęciach boisko opuścił Bartosz Bednosz, który został pocelowany flutami Artura Szarpuka. Bartosz Bednosz zostawiony w 5 strefie był pocelowany bardzo dobrze, pomimo tego, że chyba założenie było takie, że będzie kryty, to jednak nie dało się go tak do końca ukryć i 4 fatalne przyjęcia. No i między innymi właśnie przez to zrobiło się 10-4 dla Gdańska. Bardzo udany początek drużyny Anastasiego. Oprócz tych przyjęć Bednoża dało się jeszcze zauważyć jakieś przekroczenie linii przez Milada Ebadipura. Także zrobiło się 13-7, a po chwili Skra coś trochę zaczęła chyba trafiać zagrywką, było już 14-12. Za chwilę Trevor znów odjechał 19-13, by za chwilę stało się 19-18. Końcówka seta 23-22. No i przy
piłce na 23-23. Pajpa zepsuł na kontrze, Badipur dostał chyba trochę za niską piłkę od Grzegorza Łomacza i przy piłce sotowej pęcze w płataków wpadł w siatkę. Wydaje mi się, że być może było to trochę pokłosie tego właśnie, że Skra przez kilkanaście dni nie grała meczu o stawkę. Także pierwszy set właśnie, gdyby nie te takie jakieś dziwne błędy wynikające być może z braku rytmu meczowego, to pewnie Skra by go również wygrała. No a tak to wyszło nie za dobrze, chyba ta przerwa wpłynęła na Skrę akurat. No ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o te przerwy, no to weźmy pod uwagę jedną rzecz. Skra grała w sobotę, a później w środę. No bywały takie kolejki, gdzie zespół grał w piątek, czasem nawet w czwartek się odbywały mecze, a na przykład w następnej kolejce w niedzielę czy w poniedziałek. Ja nie uważam, żeby akurat taka przerwa, naprawdę nie, no, niewiele dłuższa niż między dwoma tradycyjnie rozgrywanymi w weekendy kolejkami ligowymi, aż tak mogła wpłynąć. Myślę, że to jest taki troszeczkę temat zastępczy i mi się wydaje, że Skra po prostu źle w ten mecz weszła. Skra nie przyjmowała w pierwszym secie, Skra nie kończyła też za bardzo na wysokiej piłce. Tref po prostu no, zaczął bardzo agresywnie, bardzo mocno, no i efekt był taki, jaki widzieliśmy. Czyli zwycięstwo Trefla, które w pewnym momencie nawet wydawało się, że będzie wysokie i bezproblemowe, ostatecznie nie było. To też był chyba najgorszy set Milada Ebadipura w tym całym no, dwumeczu, jak się później okazało. Nie wiem, czy się Filipie ze mną zgodzisz, nie wiem, czy ty Piotrze się ze mną zgodzisz, ale później Irańczyk naprawdę pokazał, że no chyba pokazał to, na co liczono w Bełchatowie od samego początku i pokazał to w najlepszym możliwym momencie. Tak, to do tego pewnie jeszcze trochę dojdziemy, ale myślę, że podobnie jak Milad Ebadipur, również Morris Torres przygotował formę na końcówkę sezonu. No i w przypadku właśnie Irańczyka, pomijając ten jeden fragment taki, że grał rzeczywiście trochę słabiej, to moim zdaniem był najrówniejszym graczem PGS Gry Bełchatów w tym półfinale. Znaczy w tych półfinałach właściwie, w obu meczach, to mam na myśli. Tak, jeżeli kibice PGS Gry Bełchatów liczyli, że kontrakt Milada Ebadipura w końcu się spłaci, no to chyba trudno o lepszy moment na to, żeby taką spłatę rozpocząć, jak nie właśnie w meczach półfinałowych, w których po prostu Irańczyk był, no, wydaje mi się, że chyba najjaśniejszą postacią PGS Gry Bełchatów. Wspominaliśmy w poprzednim odcinku podcastu również o innej postaci, która lubi grać w Gdańsku najwidoczniej, czyli o Mariuszu Wlazłym. No i on bardzo pomógł PGS Grze Bełchatów w tym pierwszym meczu wygrać, bo z tym prawym skrzydłem PGS Gry Bełchatów to w tym sezonie bywało różniej, bo próbowany był Sreczko Lisinac, z tego co kojarzę Bartosz Bednosz był próbowany, Milad Ebadipur, oczywiście nie zapominajmy, bo tak właśnie też jest paradoks, ale nie zapominajmy też o drugim atakującym nominalnym, czyli o Romaciu. A tutaj tak naprawdę Mariusz Wlazły na pewno nie był postacią, która przeszkadzała. Roberto Piazza próbował różnych rozwiązań w tym sezonie na tym prawym skrzydle, natomiast w kluczowym momencie Mariusz Wlazły prawie że od deski do deski rozegrał oba półfinały, no i w obu tych półfinałach w pierwszym zagrał bardzo dobrze, w drugim może nieco schowany w ataku, ale zagrał też przyzwoicie. No ale to też w tym sztuka rozgrywającego, żeby kreować sobie liderów. No i w tym pierwszym meczu był to Mariusz Wlazły, no a w tym drugim to taki jeden Serb. Tak, 12 breakpointów Mariusza Wlazłego w pierwszym spotkaniu. Natomiast jeszcze na moment wrócę do pary przyjmujących, bo zaczęliśmy o Miladzie Ebadipurze. Irańczyk, podobały mi się jego pipy, bo przy okazji ćwierćfinału w Resowie z Olsztynem mówiliśmy, że fajnie funkcjonował pipe z Rousseau, to w półfinale trochę zgasło. Z kolei właśnie uwidocznił się pipe fajnie grany z Miladem Ebadipurem. A oprócz tego, jeśli jakieś zasługi Irańczyka wymieniać, to na pewno pomógł zagrywką, chociażby wygrać drugiego seta. Oprócz tego dołożył na przykład dwa serwisowe w secie czwartym. Tam między innymi fajny początek skry w secie czwartym pierwszego spotkania. Tego seta skra zaczęła odprowadzać 7-2. Kurwa, mówię niewyraźnie. 7-2. Z kolei jego kompan z przyjęcia, Bartosz Bednosz, moim zdaniem nie daliście tego dwumeczu do udanych. On oprócz tego, że był często kryty w przyjęciu, to jednak bywał trafiany, przyjmował moim zdaniem kiepsko. No i było czasami tak, że zagrywka leciała, piłkę sobie zawodnik do zagrywki podrzucał, a Bartosz Bednosz już robił nabieg do ataku poza błyskiem, więc w sporej części meczu Skra przyjmowała zagrywkę na dwóch przyjmujących właściwie, czyli na Ebadipura i na Libero. No i to było bardzo ryzykowne, przez to pojawiło się trochę błędów w przyjęciu i moim zdaniem ten mecz stał głównie pod
znakiem niedokładnego przyjęcia u obu zespołów, bo i nie funkcjonowało to dobrze w Skrze Bełchatów i nie funkcjonowało to dobrze w Treflu Gdańsk. Ale trochę już wracając z powodu do tego, co ty, Piotrze, mówiłeś, w pierwszym spotkaniu moim zdaniem właśnie zasłużone wyróżnienie Mariusza Mrozowego, statuetką MVP, bo oprócz tego, że kończył piłki rozegrane, to też sporo piłek miał na bardzo równy blok, na te piłki nie były rozegrane, tylko trudne do skończenia i rzeczywiście Mariusz sobie z tymi piłkami radził. Ja pamiętam, jak analizowaliśmy mecze Gdańska z Jastrzębskim Węglem, tam było widoczne coś takiego, że Trefl odpuszczał trochę blokiem Macieja Muzaja i w tym spotkaniu było podobnie. Mariusz Wrazły dosyć często miał pojedynczy blok i w pierwszym spotkaniu sobie z tym radził, w drugim sobie też również radził, ale tu jest jakby chyba geneza tej taktyki trochę inna, bo to nie chodziło o to, że Mariusz Wrazły gra słabo, tylko po prostu Trefl musiał pilnować środka boiska, gdzie szalał. No właśnie, chciałeś pewnie powiedzieć, że szalał na środku Sreczko, tak. Lisinac. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy przed tygodniem i mówiliśmy, że no duże zadanie przed środkiem Trefla, i tutaj zwłaszcza wskazywaliśmy Piotra Nowakowskiego, czy uda im się zatrzymać Sreczko Lisinaca i też Karola Kłosa. I w pierwszym meczu no chyba względnie jeszcze im się to udawało. Natomiast no nie sposób było zatrzymać Sreczko Lisinaca, jeżeli chodzi o zagrywkę. Tam bardzo dużo dołożył, jeśli chodzi o serwis Serb. I w pewien sposób zrekompensował w tym może nie aż tak duży udział w ataku, jakiego można było się po nim spodziewać. Tak bym nazwał, bo to oczywiście to nie było tak, że to były złe mecze, jeżeli chodzi o Lisinaca. Znaczy ten pierwszy mecz nie był zły, jeżeli chodzi o niego w ataku, ale no można było spodziewać się trochę lepiej. Na jego szczęście no tym razem powiedzmy skrzydła Skry nie zawiodły i były w stanie to zrekompensować brak rekompensaty ze strony Serba, tak bym to nazwał. Bo chyba można ogólnie powiedzieć, że Lisinac przez cały sezon troszeczkę swoim atakiem rekompensował właśnie pewne niedostatki. No a w drugim meczu to już co tam się działo, no to kto widział ten mecz, ten wie. Jednak no myślę, że tak jak w pierwszym meczu można troszeczkę powiedzieć, że Sreczko Lisinac, Piotr Nowakowski 1-1. Nie wiem, czy się Filipie ze mną zgodzisz, ale tak to odebrałem. Tak w drugim już zdecydowane zwycięstwo zdecydowanie Serba. Tak. Zdecydowanie tak. Przez knockout niemalże. A jak popatrzeć na statystyki Serba, to on w pierwszym spotkaniu dostał do ataku 16 piłek, skończył 9. To jest jak na środkowego niezbyt rewelacyjna skuteczność. Natomiast kto wie, czy nie większą korzyścią z tego, jak gra Serb i jak potrafi z nim grać łomać, jest to, że on niemalże w każdej akcji absorbował uwagę skrzydłowych Trefla. Oni byli bardzo czujni na to, co będzie robił łomacz właśnie z Lisinacem i nawet jeśli te piłki do Serba nie szły, to często blok do skrzydeł nie nadążał i przez to skrzydłowi, z którymi mieli trochę łatwiej. To było bardzo widoczne i myślę, że było znaczącym po prostu czynnikiem tego, że Skra ostatecznie to spotkanie nieznacznie, te oba spotkania nieznacznie, ale jednak wygrała. Tak, oceniając całościowo starcie Gdańsk kontra Bełchatów, to wydaje się, że to właśnie to takie dość słabe przyjęcie to był chyba motyw przewodni obu tych spotkań, co w sumie jest ciekawe, bo akurat tak się nam ułożyły te pary, że właśnie Gdańsk z Bełchatowem, czyli obie drużyny, które z tym przyjęciem trochę na bakier, a w drugiej parze półfinałowej z kolei Indyk Pola ZS Olsztyn z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, czyli dwie drużyny, o których można powiedzieć, że raczej to przyjęcie mają zdecydowanie bardziej stabilne. No a tutaj nie było fajerwerków, a TJ Sanders też trochę nie radził sobie z tego niekorzystnego przyjęcia, no i skrzydłowi Gdańska, w szczególności chyba Mateusz Mika też. No właśnie, bo od początku sezonu mówiło się, że Trefl z przyjęciem zapewne będzie miał problemy, że jednak to ustawienie Szalpuk, Mika, Olenderek, no to jest ustawienie, po którym można się spodziewać tego, że problemy po prostu mieć będą. Ja już zwracałem jakiś czas temu uwagę na to, że no moim zdaniem akurat Maciej Olenderek delikatnie mówiąc nie pomaga. To nie jest typ libero, który przy takim zestawieniu moim zdaniem powinien grać, to jest libero zdecydowanie bardziej... No moim zdaniem zdecydowanie po prostu lepszy w obronie niż w przyjęciu. Zdecydowanie bardziej pewny w tym elemencie. A no i było to widoczne choćby właśnie w meczu w Ergo Arenie, gdzie jednak młody Fabian Majcherski od trzeciego seta go zmienił i grał. I problemem
i grał dobrze, tak Piotr tutaj dopowiada, zgadzam się. Problemem Trefla też jednak było to, że no wydawało się, że przy tym zestawieniu to, co Trefl może gdzieś tracić trochę, jeśli chodzi o przyjęcie, będzie nadrabiał na wysokiej piłce. Chyba jednak nie nadrabiał, no bo te wysokie piłki w zasadzie szybowały wyłącznie na prawe skrzydło. No i właśnie, tu można troszeczkę się zastanawiać, czy większy problem był jednak w niedostatkach samych skrzydłowych, czy w niedostatkach czy to dystrybucji, czy dokładności rozegrania TJ'a Sandersa, bo ja się zgodzę. Kanadyjczyk był chyba najsłabszą postacią spośród tych wszystkich 14 zawodników, którzy rozpoczynali te oba mecze w wyjściowych składach tych zespołów. Nie wiem, czy wy się zgodzicie z tym. Ja dużo w sumie krytykuję Sandersa w ostatnim czasie, no ale po prostu taka jest moja opinia. Ja go krytykuję trochę mniej, ale teraz sobie pozwolę. Moim zdaniem TJ Sanders był zdecydowanie najsłabszym zawodnikiem Gdańszczan. Oprócz tego, że myślę, że nie za bardzo szukał lewoskrzydłowych, żeby odciążyć Schulza, to jeszcze mnóstwo piłek było rozegranych bardzo niedokładnie, a spodziewałem się, że trochę tak jak zrobił to w meczu Trefla z Jastrzębiem, tym ostatnim, więcej wykorzysta Piotra Nowakowskiego na środku siatki, a pomimo tego, mimo że po drugiej stronie siatki był Lisinac i Skra świetnie z niego korzystała, to TJ Sanders, jakby to kolokwialnie określić, na to nie wpadł. Albo po prostu tak mu nakazywała taktyka, ale generalnie spodziewałem się, że Piotrek Nowakowski odegra większą rolę w ataku w tym spotkaniu, w tych spotkaniach. No a oprócz tego coś, co najbardziej właśnie kładło grę Trefla, niedokładne rozegrania. Skrzydłowi Mika, Szarpuch nie mogli się po prostu nakręcić swoją grą, bo raz po raz musieli gdzieś jakiś, szukać jakichś kiwek, obić o blok, jakichś dziwnych plasów, także no, krytyka dosyć ostra, ale moim zdaniem zasłużona. Nie jest łatwo TJ-owi Sandersowi też grać z tego, co niekiedy dogrywają mu pod siatkę, czy też powiedzmy z 5 metrów od siatki przyjmujący, którzy tworzą tę trójkę, która jest odpowiedzialna za ten element gry w Gdańsku. To też jest prawda, że on miał nie najlepsze przyjęcie, ale moim zdaniem jednak częścią roli rozgrywającego jest właśnie trochę poprawianie tego przyjęcia niedokładnego. I o ile Łomaczowi się to uważam, że dosyć udawało, to jednak Sandersowi jednak nie. Ja obserwując grę Gdańska gdzieś tak właśnie, nie wiem, w okolicach 23, 4, 5 kolejki, akurat wtedy uważałem, że TJ Sanders zrobił krok do przodu. Wyglądał na to, że z Damianem Schulzem zgrany jest bardzo dobrze, grał płasko, grał szybko, wrzutki do środkowych, Piotr Nowakowski, Wojciech Grzyb czy też Daniel McDonnell mieli po prostu bardzo, bardzo dobre piłki do ataku. No i nie wiem, czy to po prostu też trochę może presja, gra o najwyższe cele, ale no, TJ Sanders akurat w tych playoffach po prostu nie zachwyca. Może presja, może grał wyższe cele, może po prostu lepsze przyjęcie. Pamiętajmy, że Skra to jest najlepiej serwująca drużyna plus ligi i głównie ze względu na własną halę do tej pory to było, ale no jeżeli spojrzymy na mecz w Ergo Arenie i statystykę 13 błędów, 13 asów, to akurat tutaj w tej serii to chyba nawet jeszcze lepiej na wyjeździe serwowali Bełchatowianie i to był duży problem Trefla. Zastanawialiśmy się też przed tym meczem, czy nie będzie problemem jednak przywiązania Andreja Anastazjego do podstawowego rozgrywającego. Coś, co było u niego widoczne już nie tylko w drużynie Trefla, ale i w poprzednich zespołach, które prowadził. Porównywaliśmy to choćby do reprezentacji Polski. I mam wrażenie, że było to problemem, było to poważnym problemem, bo Sanders grał słabo, a Kozłowski nie dostawał swoich szans, a jak Kozłowski swoje szanse dostał, to nagle się okazało, że Trefl w sytuacji w zasadzie beznadziejnej w czwartym secie rewanżu wyszedł. I był blisko wyjścia również z beznadziejnej sytuacji w tiebreaku, bardzo niewiele tam zabrakło. I myślę, że gdyby dłużej mógł pograć Michał Kozłowski, to kto wie, czy nie mielibyśmy co najmniej trzeciego meczu. Tak, w czwartym secie Skra prowadziła aż 19-15 i pojawił się tam w tym secie Michał Kozłowski. Przy 19-15 na kontrze został zablokowany Wlazły, potem pojawił się as Nowakowskiego na Ebadipurze, na wysokiej piłce wyblokowany został Wlazły i kontra skończył Schulz. Skra miała już tylko punkt przewagi. No i po chwili wydawało się, że jest na najlepszej drodze do zwycięstwa po 4 setach, bo w ataku na kontrze siatki dotknął Szalpuk, było 22-19. No i tam wtedy też pokazał się Wojciech Ferenc, który akurat w tym secie zastąpił, zdaje się, że to był ten set, gdzie zszedł Artur Szalpuk. Najpierw zrobił dobrą obronę, potem przy kontrze skończył atak, chyba na 22-21 bodajże. Pojawił się as Grzyba, kolejny atak Ferenca skończony.
No i ser zakończony dwoma blokami Nowakowskiego, ale właśnie jeśli ktoś z po naszych części rola to słuchaczy jest Michała nie oglądał tego meczu, to już doskonale wie, co się działo w tym czwartym secie. Znaczy tak, trochę go opisałem właśnie po to, żeby podkreślić rolę zmienników, że i dobrą zmianę dał Wojciech Ferenc, bo pokazał się właśnie i obroną, i atakami, no i właśnie Michał Kozłowski, który w tym secie rozgrywał. I właśnie i tak to się trochę cyklicznie toczy, bo pamiętacie początek sezonu, TJ Sanders uczestniczył razem z reprezentacją Kanady w rozgrywkach, z tego co kojarzę, tych mistrzostw panamerykańskich wtedy, nie mógł w tych kilku pierwszych spotkaniach ligi też wystąpić. Występował Michał Kozłowski, oglądaliśmy jego grę i wydawało nam się, że to jest naprawdę kawał solidnego rozgrywającego, który może dać tej drużynie bardzo dużo. No i on, jak się okazało, nie grał zbyt dużo już jak TJ Sanders wrócił do Polski. Nie grał dużo w tych playoffach, no i kto wie, co by było, jaka jest, czy może jest jakiś taki alternatywny wszechświat, w którym właśnie Michał Kozłowski wcześniej wchodzi za TJ'a Sandersa, a Tref Gdańsk radzi sobie wtedy z PGS Grą Bełchatów i na przykład no, szykuje się na finał z Aksą Kędzierzyn-Koźle. Zabrakło mi trochę rotacji ze strony Andrei Anastazjego właśnie na pozycji rozgrywającego, no ale co się stało, już się nie odstanie. Tak, i ten Michał Kozłowski z ACH Wojel Lubiana nagle stanie się medalistą mistrzostw z Polski. No, ciekawy ten wszechświat alternatywny, ewentualny. No właśnie, a na koniec chyba zostawiliśmy sobie postać, o której myślę, że warto powiedzieć najwięcej. Przynajmniej jeżeli chodzi o drużynę Trefla, no bo w sumie możemy powiedzieć, że te playoffy miały moim zdaniem trzech takich bohaterów. Po stronie Skry troszeczkę te zasługi, oczywiście nie zapominając o innych zawodnikach, tak jak wspomnieliśmy choćby o Mariuszu Wlazłym w pierwszym meczu, ale przede wszystkim wyróżniłbym po stronie Skry jednak Sreczko Lisinaca i Milada Ebadipura. No tak, po stronie Trefla jeden zawodnik zasłużył zdecydowanie, a nawet nie zawodnik, bo jak to się mówiło, zawodnicy zawodzą. On nie zawodził, więc jeden gracz, Damian Schulz, po prostu no one man band, można powiedzieć, w tych dwóch spotkaniach. Bardziej niezawodnik niż zawodnik. Tak, i to trochę taka kontynuacja tego, co on grał w ćwierćfinałach, bo moim zdaniem on też był najjaśniejszą postacią gdańszczan w rywalizacji ze Strzemskim Węglem, także Damian Szulc akurat do siebie myślę, że nie może mieć żadnych pretensji. Dał z siebie wszystko, grał moim zdaniem świetnie, no ale trochę zabrakło. Wydaje mi się, że nie wiem, albo nie trafili z formą, albo po prostu taktyka Skry Bełchatów rewelacyjnie pozwoliła wyłączyć z gry i Mateusza Mikę, i Artura Szalpuka. No to właśnie, Szalpuk jeszcze, o ile ten mecz w Ergo Arenie, myślę, że nie może go akurat zaliczyć do nieudanych, bo no, na tyle, ile był w stanie, ile też dawał mu możliwości TJ Sanders, to wspomagał Szulca. No to już w Bełchatowie to w zasadzie no Szulc, momentami tylko Mateusz Mika i to było wszystko, jeżeli chodzi o drużynę Trefla. No plus oczywiście Wojciech Ferenc w tym czwartym secie, to co mówiłeś. Także no pamiętam, że były pewne wątpliwości, bo już w tamtym sezonie, poza gorszym początkiem, Damian Szulc naprawdę, mimo że Tref przecież w tamtym sezonie jednak był drużyną gdzieś zdecydowanie walczącą o niższe cele, w trakcie tej takiej drobnej przebudowy, tak możemy to chyba nazwać, to Damian Szulc wypadał statystycznie bardzo dobrze, ale były wątpliwości, czy on odpowiednio wytrzymuje rolę lidera w tych spotkaniach z zespołami z czołówki. No to jeżeli ktoś takie wątpliwości miał, to myślę, że te playoffy już udowodniły, że nie ma takiego problemu i z zespołami najlepszymi po prostu w tej lidze Damian Szulc naprawdę sobie radzi i to radzi sobie w roli takiego zdecydowanego lidera zawodnika bardzo mocno obciążonego. No i no jeżeli radzi sobie w takich meczach, no to już chyba no nie ma, nie pozostało mu żaden stopień do pokonania, żeby nie został sprawdzony w reprezentacji. Tak, wydaje się, że Damian Szulc wchodzi w najlepszy siatkarsko wiek. Trochę późno wypadło to jego siatkarskie dojrzewanie. On trochę musiał czekać na to, żeby trafić w końcu do Plus Ligi i trafić po prostu do szóstki w Plus Lidze. No ale ja apeluję do Witala Heinena. Witalu, daj szansę Damianowi Szulcowi w kadrze.
bo po prostu on na to zasługuje najzwyczajniej w świecie, a jeżeli ktoś miał wątpliwości, no to dla mnie te półfinały i ćwierćfinały tylko to rozstrzygnęły, więc tutaj mogę tylko przyklasnąć Michałowi i zgadzam się po prostu w 100%. Zwłaszcza, że z piątki powołanych do reprezentacji atakujących, myślę, że nie najlepiej pokazał się na przykład Maciej Murej, więc myślę, że te playoffy znacznie Damiana Schulza do jeszcze węższego składu reprezentacji przybliżyły. No i jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Damian Schulz zagrał rewelacyjnie, naprawdę moim zdaniem. Rewelacyjnie, podkreślę to słowo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile on meczów, setów, ataków miał w nogach, to o czym, Filipie, wspominałeś na początku tego odcinka, w tym czwartym i piątym secie rewanżu. On tam nie popełnił ani jednego błędu w ataku, więc atakował na efektywności, jak i skuteczności powyżej 50%, będąc mocno wciąż obciążonym. No to... czego więcej wymagać od atakującego? I to w meczu o taką stawkę oczywiście, więc no, moje prywatne MVP tych półfinałów trafia do Damiana Schulza. Naprawdę, mimo porażki, mimo tego, że może w pierwszym meczu w tej końcówce troszeczkę zawiódł, tam mu sił zabrakło, tak już no, w Bełchatowie odrobił to chyba z nawiązką. Brawo, Damian Schulz, i oby taka gra, może nawet jeszcze lepsza w barwach reprezentacji. Czyli jednak nie Tomas Russo MVP. A to nie ten dwumecz. Myślałem, Michale, że już obejmujesz tą swoją nominacją tak naprawdę półfinały jako całe cztery spotkania, które zostały rozegrane, i wydaje się, że to jest może ten moment, żeby zahaczyć już o kolejny półfinał, czyli Olsztyn kontra Kędzierzyn-Koźle. No, myślę, że masz rację, to jest dobry moment, a jeżeli miałbym objąć wszystkie te półfinały, to chyba tutaj się zgodzę. Damian Schulz przed, możliwe, że Morrisem Torresem, jeżeli już mówimy o atakujących, bo... Ja myślę, że te półfinały miały trójkę bohaterów i wszystkich postawiłbym na najwyższym stopniu podium. I mam tutaj na myśli oczywiście Damiana Schulza, Morrisa Torresa i Jana Hadrawę. Jakoś nie potrafiłbym za bardzo wskazać elementu, w których jeden od drugiego by odstawał. Po prostu moim zdaniem odgrywali zdecydowanie pierwszoplanowe role w swoich zespołach. I to, że gdzieś czasem udało się ich zablokować, co gdzieś się pomylili, to po prostu było jakby zrozumiałe, bo oni dostawali ogromną liczbę piłek, więc to jest jakby wliczone w koszta. Także jak dla mnie te półfinały miały trójkę zdecydowanie największych bohaterów i najrówniejszych bohaterów. No to ja przy całej mojej no, gigantycznej sympatii do Jana Hadrawy się z tobą nie zgodzę, bo Jan Hadrawa zawiódł w tym trzecim secie meczu w Olsztynie, gdzie posłał dwie piłki w aut, nie najtrudniejsze moim zdaniem. Takie, gdzie no, nie mógł, nie powinien zawodnik tej klasy, no bo już chyba tak musimy Czacha oceniać, tych błędów popełnić. Zresztą sam po meczu mówił, że zabrakło po prostu zimnej głowy i no, to jest taki wielki głaz do tego czeskiego ogródka. No, a ja z kolei odbiję piłeczkę, bo pytanie, czy w ogóle doszłoby do takiej przewagi i czy Janek Hadrawa miałby okazję popsuć te piłki, gdyby nie jego doskonała gra, na przykład w pierwszej części tego seta, więc... Gdyby nie ta końcówka właśnie trzeciego seta w pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Olsztynie w hali Urania, która no, wybuchła, odleciała w inną galaktykę i chyba wielu obserwatorów, wielu kibiców doceniło to, że w Olsztynie wydarzyło się coś niesamowitego, bo niezależnie od tego, jakim wynikiem ten mecz się zakończył, to jednak skandowanie nazwy drużyny po przegranym meczu to jest coś, co nie dzieje się zbyt często, a na pewno nie dzieje się zbyt często w Olsztynie, bo to jest publika wymagająca, a tutaj jakby wszyscy grali do jednej bramki, cała drużyna, razem z halą, która bardzo żywiołowo reagowała. No i ja miałem wrażenie, że Kędzierzynianie naprawdę byli momentami przestraszeni, jeżeli chodzi o na przykład pole serwisowe. No ja się tu zgadzam, bo ja powiem szczerze, ja nie pamiętam tak słabo serwującej Zaksy. I to nie był to moim zdaniem efekt jakiegoś tam dołka fizycznego, no bo widzieliśmy, co Zaksa serwowała raptem 3 dni później u siebie we własnej hali. Oczywiście wiemy, że zawsze trudniej serwuje się na wyjeździe, ale pamiętamy na przykład, że raptem tydzień wcześniej Resowia naprawdę serwowała w Urani świetnie, a no Zaksa, no to wyglądała momentami, no nie wiem, Mateusz Bieniek, który serwuje floty przez praktycznie całe spotkanie, no to jest widok, którego nie było już chyba dość dawno. I mam wrażenie, zresztą Paweł Zatorski sam powiedział w takim wideo zachęcającym kibiców Zaksy do przyjścia właśnie do hali Azoty, że w Olsztynie zrobili im piekło, że w Olsztynie po prostu kibice zrobili Zaksie piekło, i myślę, że takie piekło było. Ja powiem szczerze, no
wiele meczów widzę tylko z perspektywy telewizji, to nie jest najlepsza perspektywa, żeby oceniać atmosferę, która w hali panuje. Ale no nie wiem, czy była lepsza atmosfera na jakimkolwiek meczu ligowym od, powiedzmy, ćwierćfinałów na podpromiu tych Resowia Skra pamiętnego występu Zbiego Bartmana. Bo no tak mi się nie kojarzy jednak. Chyba to, co działo się później, no to aż czegoś takiego nie było. Naprawdę hala Urania, no tak jak Piotr mówił, odleciała gdzieś, mówi się, że czasem hale odlatują. No to jeżeli hale czasem odlatują, to tutaj hala Urania została po prostu wystrzelona rakietą na orbitę. To nie był klasyczny start, to po prostu to był start a la jakiś statek kosmiczny. Ja tylko skwituję w ten sposób, że jako widz telewizyjny tego spotkania, jako widz neutralny, byłem bardzo zadowolony z tego, co tam zobaczyłem. Czyli właśnie to, jak było głośno, jak było żywiołowo, jak było pełno na trybunach. Także dla mnie po prostu było to bardzo przyjemne widowisko i cieszę się, że taki klimat na Uranie wrócił. Tak, klimat na Uranie wrócił. Tam ludzie z Olsztyna teraz też, nawet obserwując media społecznościowe, to wiele osób właśnie pisze, że tak, że po 10 latach hala Urania w końcu ożyła, że nareszcie potrzebna była walka o medale, żeby kibice Olsztyna w końcu się zmobilizowali. Ja nie uważam, żeby za tych dawnych, niby wspaniałych, pięknych czasów PZU AZS-u i Mlekpolu AZS-u atmosfera była jakaś olśniewająca. Raczej zawsze był to teatr, jak to się określało. Zawsze byli to trenerzy na trybunach, a nie kibice, a teraz ta atmosfera, ta drużyna, to jest coś, co po prostu Olsztyn zjednoczyło wokół jednego celu, jakim jest tak naprawdę medal. No i daliśmy temu upust. I cały Olsztyn dał temu upust właśnie w tym meczu półfinałowym z Aksą Kędzierzyn-Koźle. No i jak natchnieni, już przechodząc do samej gry, grał też AZS Olsztyn, bo moim zdaniem to był najlepszy mecz sezonu. Oczywiście, no może trochę nieobiektywni jesteśmy, ale pod kątem, nie wiem, liczby błędów, skuteczności w ataku, obron, dramaturgii, to naprawdę drugiego takiego meczu w tym sezonie nie kojarzę, a jeżeli miałbym wskazywać, to może nawet bym powiedział, że byłby to również mecz w Olsztynie z PGS Crew Bełchatów na początku sezonu. Mówiliśmy przed tygodniem, co Olsztyn musi naszym zdaniem zrobić, żeby w ogóle z Zaksą powalczyć i chyba ja wymieniłem jako taki pierwszy warunek, że Paweł Wojcki powinien zagrać jedne z najlepszych, jak i najlepsze mecze w tym sezonie. No i moim zdaniem no ten mecz w Olsztynie to był jego najlepszy mecz. Tak jak wielokrotnie można było mieć duże pretensje do Pawła Wojckiego, jeśli chodzi zwłaszcza o dokładność, o precyzyjność po prostu piłek, które on posyłał do skrzydłowych zwłaszcza, ale też do środkowych w sumie, do wszystkich zawodników. Tak w Olsztynie no w zasadzie trudno było mieć do niego pretensje, no bo jeżeli to były jakieś dosłownie incydentalne przypadki, które zdarzają się każdemu i Bentoniutti również takie błędy na swoim koncie miał. Świetnie zagrał Michał Żurek również, który no nie dawał się ustrzelić flotem to, co mu się przydarzało choćby wcześniej w serii z Resowią. I naprawdę, no tak grającego Olsztyna w tym sezonie chyba nie było. Jeżeli był to, no to tak jak mówił Piotr, na samym początku sezonu, gdzie przecież gra Indyk Polo AZS-u zachwycała i ekspertów, i postronnych obserwatorów, i myślę kibiców. Coś, co gdzieś bardzo szybko się skończyło. Skończyło się chyba od meczu na podpromie. Tak mam wrażenie, że to był taki punkt przełomowy, który rozpoczął bardzo długi i dość mocny dołek Olsztynian, no i wrócili w najlepszym możliwym momencie. Tak, Olsztyn musiał trochę zdefiniować siebie na nowo, zdefiniować swoją grę na nowo, no i trochę musiał też dać od siebie Roberto Santilli, musiał trochę pozmieniać, jeżeli chodzi o taktykę, no i ten Olsztyn oglądało się doskonale i myślę, że to nie tylko w naszej opinii, ale w opinii wielu też obserwatorów, dziennikarzy. AZS Olsztyn już jest zwycięzcą tego sezonu. Mniej więcej tak jak to skwitował właśnie Piotr, to ty, Michale, to napisałeś na Twitterze, że Olsztyn pomimo porażki w tym spotkaniu pierwszym z Zaksą tak jest zwycięzcą. No ja rozumiem, o co tobie chodzi. Właśnie, że pokazał Olsztyn, że potrafi grać świetną siatkówkę i przekonał chyba tym do siebie kibiców właśnie przez to, jak wyglądała, jak głośna była hala Urania. No ale już tak czysto sportowo, moim zdaniem też zgadzam się, że nie widziałem chyba lepiej grającego Olsztyna. I przytoczę raz jeszcze wypowiedź Wojciecha Drzyzgi, że kawał siatkówki widzieliśmy w Uranii. No i
No to wszystko chyba delikatnie zabrakło szczęścia Olsztynianom. Mam tutaj na myśli oczywiście tę akcję, gdzie piłkę meczową w górze miał Miłosz Zniszczą, no i trafił w głowę Mateusza Bieńka, piłkę gdzieś spod trybun wyciągnął Sam Dero, no i kontrę skończył Morris Torres, a z kolei później podbita piłka po ataku Zachsy, ale taśmy dotknął Miłosz Zniszczą, także no po prostu na sam koniec zabrakło trochę szczęścia, więcej tego szczęścia miała Zachsa i ostatecznie wywiozła sobie z Olsztyna bardzo dobry wynik. Tam była też taka sytuacja, gdzie wprowadzony na podwyższenie bloku Mateusz Kańczok no nie popisał się cierpliwością, tak bym powiedział. A myślisz, że ta piłka by wpadła w błysko, czy nie? Bo chodzi ci o tę akcję, gdzie Mateusz Kańczuk sięgnął piłkę po stronie tak. Zachsy już. Znaczy ona chyba... I ja miałem wątpliwości, czy ona by wpadła w błysko, czy wyszłaby na aut, a też mam drugą wątpliwość, czy zawodnik, który ją asekurował po stronie Zachsy, by ją podbił, czy nie, bo być może by nie był pewny, gdzie ona spadnie. Trudno mi jestem powiedzieć, ciekawy, powiem szczerze. No tak, bo ty widziałeś to z perspektywy hali, więc pewnie to było jeszcze trudniej dla ciebie, tak? Tak, no natomiast no, na pewno to, co wiem, to nie dotykasz takiej piłki w takim miejscu, no to jest juniorski jednak trochę błąd. Natomiast no trudno mi się też dziwić, że jeżeli jesteś zawodnikiem, który przez cały sezon wchodzi gdzieś tam tylko na zmiany, no to jesteś w stanie się zagotować w momencie, gdy podświadomie czujesz, że możesz stać się takim małym bohaterem być może najważniejszego meczu w sezonie. Panie, gdzie... Tak, starasz się zrobić wszystko, co w twojej mocy, okazuje się, że zrobiłeś trochę za dużo, sięgając tę piłkę po drugiej stronie. No, tak, i dlatego ja Kańczoka bym akurat nie winił. Pierwsza moja reakcja była, no powiedzmy, no, bardzo negatywna, ale teraz z perspektywy czasu no, myślę, że nie, nawet bardziej doświadczeni, bardziej ograni zawodnicy mogliby popełnić ten błąd, no bo aż chciało się, żeby tę piłkę zabić w boisko i tutaj trochę usprawiedliwiam. No myślę, że można zwłaszcza usprawiedliwić Mateusza Kańczoka, wiedząc co zrobił w tiebreaku Paweł Woicki, czyli zawodnik gdzieś zupełnie na drugim biegunie, jeżeli chodzi o doświadczenie. Masz na myśli już drugiego tiebreaka, spotkanie rewanżowe, gdzie Paweł Woicki zaatakował blok na piłce przechodzącej, tak? Tak, tak. I jeżeli pytałeś mnie, czy ja uważam, jakby się ta akcja skończyła, gdyby tam Mateusz Kańczok jednak no, do tej piłki gdzieś nie ruszył, to też z perspektywy hali akurat miałem dość dobry ogląd na tę sytuację. Jestem no, w 100% przekonany, że gdyby Paweł Woicki nie skakał do tej piłki i nie atakował, po prostu pozwolił jej gdzieś tam, powiedzmy, asekurując ją, lecieć dalej, to ta piłka wyszłaby w aut, bo to przyjęcie było gdzieś z prawej strony, patrząc z perspektywy Zachsy, a Paweł Woicki atakował przy lewej antence, dalej tę perspektywę Zachsy utrzymując. Więc gdyby dał jej po prostu opaść, piłka byłaby na aucie, kto wie, jakby się ten tiebreak jeszcze potoczył. Nie jest to pierwszy taki błąd Pawła Woickiego, zresztą on już chyba jednej przechodzącej wcześniej w tym samym spotkaniu nie skończył. Tak, ale tak sami zwróćcie uwagę na to, że dyskutujemy tutaj o pojedynczych akcjach i chyba właśnie to, że dyskutujemy o pojedynczych akcjach jest najlepszym obrazem tego, jak zacięte były te półfinały, bo tutaj nie było... nie wiem, drastycznej przewagi którejkolwiek z drużyn. Nie miałem takiego poczucia, że na przykład Zachsa gra bardzo źle i Olsztyn tylko wykorzystuje błędy Zachsy. No może w tym drugim meczu tak trochę było, ale pierwszy mecz to był dla mnie mecz, w którym no ja nie boję się powiedzieć tego, że Olsztyn równie dobrze mógł ten mecz wygrać 5-0, jak to skomentował chyba Oskar, nasz kumpel wspólny Michale, więc pozdrawiamy Oskara z tego miejsca. I jakby Olsztyn wygrał 5-0, tak oczywiście śmiejemy się, niemożliwe, ale mógł to zrobić. I w każdym z tych setów w Olsztynie mogli wygrać, mieli przewagę, 14-10 w pierwszym secie, 23 chyba 20 w secie trzecim, w tiebreaku piłka meczowa, no zabrakło niedużo. Mógł Olsztyn wygrać 5-0, mogła Zachsa wygrać 4-1 też, bo z kolei ten czwarty set wygrany przez Olsztyn też bardzo blisko i tam też Kędzierzyn miał swoje szanse. Ja uważam, że to był chyba, tak jeżeli weźmiemy pod uwagę całość, bo czy to był najlepszy pod względem poziomu mecz ligi w tym sezonie? Jeden powie tak, jeden rabin powie tak, drugi powie nie, jak to się mówi. Jedni oceniali, że no Olsztyn zagrał kapitalnie, a ten kapitalny Olsztyn i tak Zachsa ograła. Inni z kolei mówią, że no Olsztyn grał tak dobrze, bo Zachsa mu tak na to pozwoliła i to nie była najlepsza Zachsa. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę i poziom, i emocje, i to jak to było wyrównane spotkanie, i zwroty akcji. Jednak ilość tych akcji naprawdę no, na wysokim poziomie takich, no bo tam... Czy tam było dużo błędów? No,
Trochę było choćby te ataki w aut Jana Hadrawy, ale generalnie mam wrażenie, że jeżeli już błędy były, to wynikały przede wszystkim po prostu ze świetnej gry drugiej strony, niejako były wymuszone. No to ja myślę, że to była najlepsza reklama, o tak, tak bym powiedział. Czy to był najlepszy mecz w tym sezonie, to nie wiem, ale to była najlepsza reklama ligi w tym sezonie. Dlatego też byłem tak zbulwersowany, gdy zobaczyłem zresztą tytuł skrótu na portalu Polsatu Sport, który mówił o tym, że Zaksa wygrała po męczarniach, bodaj tak zostało to sformułowane. No nie, no skrótu z takiego meczu się po prostu tak nie tytułuje, bo to jest dziennikarski kryminał, moim zdaniem. Podpowiem parę stwierdzeń. Epicki, cudowny, wspaniały, emocjonujący, intrygujący, ciekawy. Naprawdę, tych przydawek dla określenia tego, jaki był ten mecz, jest bardzo dużo w słowniku języka polskiego i redaktorom właśnie polsatusport.pl proponujemy zajrzeć czasem do takiego słownika. No tak, i nie chcemy tutaj oczywiście, no ja będąc też gdzieś tam zaangażowany w dziennikarstwo, powiedzmy, że profesjonalnie, to nie chcę tutaj krytykować kolegów, koleżanek po fachu, natomiast no, zwłaszcza ten kontrast, gdy zobaczyło się ten tytuł, zjechało kawałeczek w dół i wyświetlał się z kolei skrót z meczu w Gdańsku i zatytułowany bodaj jako kapitalne widowisko, no to ja mam wrażenie, że tak jak mecz w Gdańsku był na piątkę z plusem, to ten mecz w Olsztynie był na szóstkę. I ten kontrast po prostu, ja nie ukrywam, ja po prostu byłem tym oburzony i czemu dałem zresztą swój upust. No właśnie, Filipie, no bo tak troszeczkę siedzisz tu po cichu, a powiedz, jak to wyglądało. Znaczy, bo czekam na moment, kiedy będę mógł się zgrabnie wtrącić. No dobrze, więc oddajemy ci... Dwa grosze bym chciał dodać, że myślę, że niefortunną sytuacją jest to, że artykuły na stronie polsatsport.pl nie są podpisywane z imienia nazwiska. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wy mówicie o tym, że nie zbyt dobrze dobrany tytuł był do tego skrótu meczu właśnie w Olsztynie. Na przykład dzisiaj, czyli rozmawiamy poniedziałek, to pojawił się artykuł mówiący o tym, że 5 zawodników opuszcza rewelację sezonu. Czyli, jak się pewnie nie domyślacie, chodzi o Uniko Warszawa. No, jaką rewelacją sezonu jest Uniko Warszawa, skoro dla większości wydają się oni być największym rozczarowaniem, a gdy był dużo niższy budżet, to Politechnika Warszawska zajmowała miejsca też około środka tabeli, chyba 2 razy 8-7 miejsce, więc być może, myślę, że to też... Być może autor zatrzymał się gdzieś na początku marca. Po prostu, jeżeli tak, deadline go zmusił po prostu. Deadline miał do połowy sezonu i napisał już teraz. Nie, ale akurat też muszę przyznać, że Uniko Warszawa ma bardzo dobry PR i nie wiem, z czego to wynika, czy też to jest dbanie ze strony ludzi, którzy w klubie się zajmują akurat właśnie PR-em i komunikacją zewnętrzną, ale muszę przyznać, że na sport.pl tytuły artykułów również są bardzo ciekawe właśnie w stylu rewelacja przegrała na półmetku, bardzo dużo się o Warszawie mówi, a wydaje mi się, że no może nie do końca na to zasługują. No ale tak. A też jeszcze jedna kwestia jest taka, że to, co napiszą sobie dziennikarze, to jak oni to widzą, to często nie jest efektem finalnym, bo są potem jeszcze pewne różne osoby, które dopasowują tytuły w taki sposób, żeby one były jak najczęściej kliknięte, a tak naprawdę to nie jest wina stricte autorów tego tekstu, także tak, to dlatego też była taka dygresja. Tak, no dobra, no ale to mówiliśmy o atmosferze w hali Urania, mówiliśmy o bardzo dobrym poziomie sportowym, no to porozmawiajmy o indywidualnościach. Ty już, Michale, wspomniałeś, Maurice Torres. I dlaczego Maurice Torres? Z czym ja się akurat zgadzam, ale no, może uzasadnisz swoją wypowiedź w kilku zdaniach. A poza tym kto jeszcze? Kto jeszcze właśnie w tym drugim dwumeczu zasłużył na pochwałę? No właśnie, przeszedłeś do indywidualności, a w zasadzie zanim indywidualności nie zdążyliśmy za bardzo powiedzieć o tym, co w ogóle w tym drugim meczu się działo. Bo ja bym może jednak zahaczył, powiedzmy, o ten temat przynajmniej. Bo moim zdaniem, tak jak no naprawdę trudno się do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi o pierwszy mecz, biorąc pod uwagę, tak jak mówię, wszystko, tak w drugim spotkaniu to był mecz, który bardzo mi przypominał dwa inne mecze AZS-u Olsztyn w tym sezonie. Mecz wyjazdowy ze Skrą Bełchatów i też mecz właśnie u siebie w playoffach z Resowią Rzeszów. Czyli to był mecz, w którym AZS wcale nie grał moim zdaniem rewelacyjnie. Natomiast po prostu no, bardzo skutecznie wykorzystywał słabszą grę rywala.
bo tutaj no przede wszystkim to było bardzo widoczne. AZS od początku przyjął sobie za cel w przyjęciu flota Rafała Buszka. I Rafał Buszek zaskakująco, bo pamiętamy, że choćby nawet w kadrze on potrafił wejść do drugiej linii, nawet nie na całe obejście, a na pojedynczą akcję choćby za Fefe de Giorgiego, żeby, czy tam wcześniej także za Stefana Antigi, co sprawia, że jakby to nie była wizja tylko jednego trenera. Specjalnie po to, żeby przyjąć po prostu flota. Żeby przyjąć flota na palce w takim ustawieniu, gdzie było wiadomo, że po drugiej stronie właśnie flotowiec na zagrywkę wchodzi. On był przy tym bardzo skuteczny, a tutaj no krwawił okrutnie. Krwawił też później w ataku. No. Często sytuacja troszkę taka w pewien sposób klasyczna. Źle przyjąłeś, to teraz skończ. I czasem tak rozgrywający te piłki posyłają, no i próbował tak czasem posyłać Bentoniutti. No Rafał Buszek, zero skończonych ataków przez dwa pierwsze sety. No to jak na poziom półfinałów ligowych, to mała katastrofa. A czasem nawet źle przyjąłeś, przewróciłeś się, leżysz, to wstawaj szybko, dobiegnij pod siatkę i próbuj kończyć. Aż to akurat mam wrażenie, że czasem jest domeną Pawła Wojckiego, który niezależnie od tego, gdzie i w jakim miejscu znajduje się jego przyjmujący, na przykład, to postanawia i tak wystawia ci piłkę. I, no ale wracając do meritum, no moim zdaniem, ja już to pisałem, ten mecz akurat w tym meczu drugim, no to był taki przykład, który można tak naprawdę gdzieś nagrać, puścić na jakimś telewizorze, oprawić to w ramkę i pokazywać, jak dużo w grze Zaksy w tym sezonie zależy od Rafała Buszka. Jak Rafał Buszek grał źle, grał wręcz fatalnie, to po prostu cała Zaksa grała podobnie. Jak Rafał Buszek zaczął grać, nie powiem, że rewelacyjnie, ale zaczął grać po prostu w jakimś tam stopniu swoje, to i Zaksa wyglądała zupełnie inaczej. A ty, Filipie, jak to widziałeś? Znaczy, myślę, że z korzyścią dla AZS-u była taktyka serwowania Buszka, który w dwóch meczu przyjął ponad 90 piłek. I po sporej liczbie tych przyjęć Buszek był wyłączony z ataku przez to, że właśnie albo gdzieś przykucał, albo siadał, albo leżał, bo po prostu ta piłka tego wymagała. Biorąc pod uwagę, jak zwłaszcza w drugim spotkaniu w ataku nie radził sobie Sandero, no to jednak mocno ułatwiało sytuację blokowi Olsztyna, którzy mogli sobie wyłączyć Rafała Buszka z ataku, w sensie takim, że odrzucić możliwość blokowania akurat jego. No i Rafał Buszek dwa pierwsze sety grał słabo, ale jak już zaczął grać w ataku, zaczął dokładać w ataku, zaczął trochę lepiej przyjmować, no to Zaksa wróciła do gry, no i po prostu wynik świadczy o tym, jakby, że Buszek właśnie to jednak jakąś tam swoją cegiełkę do tego zwycięstwa Zaksy dorzucił, ale samo to, że on tyle razy przyjmował, to myślę, że akurat z korzyścią dla AZS-u. Tak, ja myślę, że Rafał Buszek zdecydowanie pomógł Kędzierzynowi odwrócić losy spotkania, ale ja cały czas zachodzę w głowę, jak Kędzierzyn wygrał tiebreaka. No to faktycznie akurat ten tiebreak, nawet no, wystarczy spojrzeć w cyfry też, jeżeli chodzi o to spotkanie, ale to aż niewiarygodne, że Kędzierzyn skończył 3 z 11 piłek w ataku, w tiebreaku, a mimo to byli w stanie ograć Indyk Pola ZS Olsztyn. No to jest dla mnie po prostu niewiarygodna sprawa. No i ten tiebreak tak naprawdę mieli pod kontrolą, a nie zaserwowali żadnego asa. No nie popełnili też może zbyt dużo błędów, ale po prostu Olsztyn przegrał tego tiebreaka, mam wrażenie, sam. I przegrał go sam, ale też wybitnie pomógł w tym Roberto Santilli. I jak ja trenera Olsztynian cenię, lubię, uważam, że jest bardzo w porządku gościem i też bardzo dobrym trenerem. Tak nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Robert Andringa nie wyszedł w podstawowym składzie na decydującego tiebreaka, który mógł dać Olsztynowi szansę walki jeszcze w trzecim spotkaniu. Czy wy macie pomysł? Jaka była motywacja Włocha dla takiej decyzji? Czy ja nie wiem, czy to było motywacją Santillego, natomiast mój pomysł jest taki, że po prostu Robert Andringa mógł czuć się zmęczony i Tomasz Russo, który przesiedział znaczną część tego spotkania na ławce, po prostu miał być takim trochę jokerem. Od razu mi się przypomina ćwierćfinał sprzed kilku lat, kiedy Asa Koresa wygrała z PG z Krobelhautów i na piątego seta Andrzej Kowal wpuścił na boisko Zbigniewa Bartmana za Johanna Szepsa. No i Zbigniew Bartman powiedział Tichaczkowi wszystko do mnie, no i prawie wszystkie piłki skończył, został MVP spotkania, pomimo, że grał tylko w tiebreaku.
Być może na coś podobnego liczył Roberto Santilli. Jak się okazało, brutalnie się przeliczył i jego decyzja okazała się katastrofalna w skutkach, bo Tomasz Rosso nie skończył żadnego ataku z pięciu. Do tego, oprócz tego, że nie dostarczył piłki Zachsie, to popełnił jeden błąd, dwa razy dał się zablokować. Także wszedł z powrotem Robert Andringa, ale już trochę zabrakło dystansu, żeby Orszyn mógł nadgonić wynik. Czy ja powiem tak, no myślę, że tutaj Santilli zachował się trochę jak pokerzysta. Stwierdził, że coś trzeba zmienić, no bo jednak dwa poprzednie sety wysoko przegrane przez Olsztyn. Jak spojrzymy w statystyki, to w tych dwóch setach Andringa skończył tylko jeden atak z siedmiu. Adrian Buchowski dał bardzo dobrą zmianę za Tomasa Rosso, więc no nie było jakby powodu, żeby jego zmieniać. A Tomas Rosso, no pamiętajmy, że to był jego chyba do tej pory, jakby no, licząc z moment po czwartym secie przed rozpoczęciem tiebreaka, to był jego zdecydowanie najgorszy mecz do tej pory, myślę, w tych całych playoffach. On w poprzednich spotkaniach pokazywał, że nawet jeżeli zaczynał słabo, tak jak choćby było w trzecim meczu w Rzeszowie, to później w tych decydujących momentach, w tych ważnych momentach on potrafił wrócić z ławki na boisko i naprawdę no, kończyć decydujące akcje, czy to atakiem, czy to blokiem, czy to zagrywką. I były podstawy, żeby po prostu dać Belgowi szansę w tym tiebreaku. I były też podstawy, żeby zmienić jednak Roberta Andringę. No tylko, że gdyby wyszło, widziałem taki fajny komentarz Ha Dominika Kwapisiewicza. Gdyby to się udało, to teraz byłby Roberto Santilli noszony na rękach i chwalony za niesamowitego trenerskiego nosa. No trenerskiego nosa się ma albo się nie ma. Ja mam wrażenie, że to mniej jest efekt faktycznie jakiegoś instynktu, a bardziej po prostu też troszkę szczęścia. No tak, a z drugiej strony po przeciwnym biegunie, czy też może trochę to, o czym mówi Dominik Papiszewicz, Władimir Alekno i finał olimpijski w Londynie, kiedy nic to nie zawod, nagle Alekno wpuszcza na atak Muserskiego, no i Muserski mu ten tak, finał tylko olimpijski wygrywa, także tak, Filipie, tylko że jeżeli już trzymamy się analogii pokerowych, no to jeżeli masz dwójkę i siódemkę na ręce, to raczej nie wchodzisz all in w decydującym momencie, tylko raczej musisz powiedzieć w pewnym momencie pas. No a dla mnie takie zagranie w sytuacji, w której no okej, no może faktycznie coś trzeba było zmienić, może był potrzebny restart głów, ale wydaje mi się, że po prostu takich rzeczy się nie robi. Ja uważam, że na tiebreaki decydujące o tak naprawdę być albo nie być drużyny, uważam, że po prostu powinna wychodzić drużyna, która spisywała się dobrze. No można by powiedzieć, dlaczego Hadrawa wyszedł na tiebreaka. No. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie Kańczok w zasadzie? No to by było pokerowe zagranie, a nie, że Tomasz Rosso wszedł za Roberta Andringa. No nie, ja uważam, że jednak tak jak mówisz o dwójce i siódemce, to właśnie taki Kańczok był taką dwójką i siódemką. Tomasa Rosso oceniłbym na przykład właśnie po tym, co wcześniej pokazywał. Tak, piątka i ósemka i to w tym samym kolorze na przykład. Więc no ja jestem w stanie gdzieś zrozumieć Roberto Santilliego. No zaryzykował i wyszło najgorzej chyba jak mogło, ale to też nie jest do końca tak, że znaczy, czy Tomasz Rosso przegrał tego tiebreaka? No w pewnym sensie na pewno tak. Z drugiej strony wydawało się, że jeszcze były momenty, gdzie AZS mógł powalczyć, bo my pamiętajmy, że w pierwszym meczu przecież AZS też przegrywał bodaj 3-7 w tiebreaku, a miał później piłkę meczową w górze. Czy taki sam scenariusz nie mógł mieć miejsca w Kędzierzynie? Moim zdaniem mógł. Moim zdaniem mógł, a tylko że no, żeby po prostu z rywalem klasy Zaksy odrobić taką stratę w takim momencie, to trzeba grać perfekcyjnie dalej. I tak grał chyba AZS w Uranii i dzięki temu mógł właśnie tę piłkę meczową mieć w górze. Tak nie zagrał AZS w Kędzierzynie, no bo wspominaliśmy o tej akcji choćby Pawła Wojckiego. Później była też jeszcze sytuacja dość kontrowersyjna, bo ja nawet po meczu rozmawiałem przez momencik z Danielem Plińskim. Chodzi o ten challenge, który trwał niesamowicie długo. O challenge, kiedy sędziowie sprawdzali. Zaksa poprosiła o sprawdzenie dotknięcia siatki. Tam była bardzo, bardzo długa akcja, która ostatecznie zakończyła się skutecznym atakiem Olsztyna na kontrze. I ostatecznie challenge wykazał, mimo że Zaksa sprawdzała dotknięcie siatki, to challenge wykazał, że Jan Hadrawa bodaj przekroczył linię środkową. To przekroczył tak, faktycznie dość. To było przy 11-9. Tak, przekroczył faktycznie dość wyraźnie, ale no,
i to jest sytuacja, o której dość powiedzmy intensywnie kłóciłem się po meczu AZS-u w Radomiu. Dlaczego sędziowie nie trzymają się stricte wytycznych regulaminu? Bo regulamin mówi, że jeżeli sędzia zauważy w trakcie sprawdzania danej akcji inny błąd, to wtedy go wywołuje. No a z tego co wiemy, to w tej akcji sędziowie zauważyli, że błąd mógł być, a nie że był w trakcie sprawdzania dotknięcia siatki i zaczęli sprawdzać już ten możliwy błąd z innych kamer. No moim zdaniem regulamin nie dopuszcza takiej sytuacji i to Wojciech Maroszek, pamiętam w dyskusji ze mną na Twitterze, Wojciech Maroszek, który akurat to spotkanie prowadził, tłumaczył, że no przecież chodzi ostatecznie o to, żeby podjąć decyzję prawdziwą, prawidłową, no ale dla mnie zawsze takie naciąganie regulaminu powoduje później sytuację, że dlaczego w jednej sytuacji taka akcja została sprawdzona w całości i faktycznie tego błędu szukano, bo tak można nazwać, że szukano go troszkę na siłę, a dlaczego w innej sytuacji tego nie zrobiono? No, regulamin powinien być równy dla wszystkich, po prostu. Czy ja rzucę może cień wątpliwości na tę sytuację, aczkolwiek od razu mówię, że nie jestem w 100% przekonany teraz, jak to wyglądało, bo po prostu już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było tak, że jeden z atakujących z akcji po prawej stronie boiska od razu pokazał, żeby sprawdzić dotknięcie siatki. To był chyba Maurice Torres. I on pobiegł do sędziego, żeby wziąć challenge i pokazywał ręką na taśmę. A chyba Gardini pokazał, że przejście dołem. Wyraźnie tam machał ręką, że przejście linii. No i mi się jednak wydaje, że liczy się to, co pokazuje trener. Aczkolwiek nie wiem, co w pierwszej kolejności sprawdzili sędziowie, więc tu mam pewne wątpliwości. Jeśli liczy się to, co pokazywał trener, no to wydaje mi się, że Gardini pokazywał sprawdzenie przejścia dołem, a nie to, co pokazywał zawodnik. W tym przypadku to był chyba Torres, że on pokazywał dotknięcie siatki. Dlatego mi się wydaje, że sprawdzili to, co pokazał trener i wtedy by to było w porządku, tak jakby. Ale czy na 100% tak było, po prostu wyleciało mi już z głowy. No jeśli było tak, jak mówisz, no to ja zwracam oczywiście honor i... Znaczy ogólnie powiem tak, no trudno, żeby AZS miał pretensje o to, że popełnił błąd i sędziowie go wypatrzyli na challenge'u, niezależnie od tego, o co prosiła Azaxa. Natomiast jeżeli tak było, to ja po prostu mi chodzi bardziej już na przyszłość o taką sytuację, no bo to jest po prostu każda możliwość naciągnięcia regulaminu, jakby nie była usprawiedliwiana i zgodnie z duchem gry i tak dalej, no to tworzy pole do pewnych po prostu manipulacji, tak? O to mi chodzi bardziej, że no jeden zespół poprosi o coś, sędziowie sprawdzą co innego, dopatrzą się błędu, mówimy no fajnie, no chodzi w końcu o to, żeby wygrał zespół, który faktycznie na to zasłużył. Ale potem w drugą stronę będzie sytuacja identyczna i tym razem sędziowie takiego błędu nie wypatrzą i no i mamy powód do manipulacji. I, no mówię, moja dyskusja po prostu, no to o czym rozmawiałem z Danielem Plińskim, no jakby spowodowało, miałem inny pogląd na tą sytuację, ja tego meczu nie widziałem w telewizji, więc nie wiem do końca jak było, więc powtórzę jeszcze raz. Jeżeli było tak, jak ty mówisz, jeżeli faktycznie Andrea Gardini sprawdzał przejście dołem i to przejście dołem zostało wypatrzone, no to wszystko było w najlepszym porządku i przepraszam w takim razie sędziów, że w ogóle śmiałem ich skrytykować. Ale jeżeli było inaczej, no to ja mam po prostu wątpliwości. Zawrzyjmy w regulaminie jakiś taki zapis, który będzie to wszystko nam sankcjonował, żeby nie było wątpliwości, żeby wszystko było klarowne, no bo o to nam wszystkim chodzi, żeby sytuacje były po prostu gdzieś rozwiązywane w sposób sportowy, tak bym to nazwał. Oraz ustandaryzowane. Tak, a pozwolę sobie wtrącić krótką dygresję właśnie a propos pracy challenge'u. Na meczu tym drugim Asekoresowi ze Strzemskim Węglem siedziałem w trochę innej części hali niż zwykle i widziałem obraz challenge'u. W pewnym momencie Asekoresowa sprawdzała przejście linii trzeciego metra przy ataku chyba Jasona DeRocco. Nikt, żaden z zawodników nie zasłonił nogą czy żadną inną częścią ciała linii trzeciego metra. Sędziowie wyraźnie widzieli na kamerach miejsce, gdzie odbijał się zawodnik, widzieli linię i to było rzeczywiście z mojej perspektywy takiego trochę oddalenia od tego monitora, że obraz jest bardzo zamazany, jest bardzo na styku. I sędziowie mimo tego, że widzieli i stopę i linię, uznali, że nie da się tego ocenić i po prostu utrzymali decyzję sędziego. No to w takim razie, co by potrzebowali, żeby to lepiej ocenić? Skoro widzieli jasny obraz z kamery, nikt nie zasłonił tego, co tam się działo. Więc o co chodzi? Przypuszczam, że może po prostu obraz był na tyle nieostry, że nie dało się ocenić, czy między stopą a linią jest jakaś przestrzeń. No ale w takim razie to trochę to jest bez sensu. No.
czekamy na zakaz grania w butach białych bądź też pomarańczowych, bo to może mogłoby sprawić, że po prostu by się zlewały te linie razem z butami zawodników. Nie wiem, to tych szukam, ale dziwna sytuacja. Dziwna właśnie, że wszystko niby widać na obrazie, a jednak sędziowie podejmują decyzję, że nie da się tego ocenić. Nie da się ocenić, czy zawodnik przeszedł linię, czy nie. Mimo, że widać i buta, i linię. Także przypuszczam, że po prostu obraz był zbyt nieostry. To warto byłoby się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w ostrzejszy obraz, w lepsze kamery, ale to wiadomo, są koszty i tak dalej, więc mądrzejsze byłoby się nad tym muszą pochylić. No właśnie, swoją drogą z technologią zawsze powinno być tak, że ona się rozwija, idzie do przodu i to często idzie do przodu w bardzo szybkim tempie, zwłaszcza w tym takim okresie, nazwijmy to dziewiczym. I ja mam wrażenie, że z challenge'em to tak nie jest, a jeżeli idzie to w którąś stronę, to chyba nawet w gorszą, bo jeżeli w momencie, kiedy ten sygnał wysyłany jest później do realizatorów transmisji, widzimy w Polsacie te ujęcia właśnie challenge'owe już po podjęciu decyzji, no to ja często mam wrażenie, że naprawdę jeżeli chodzi o jakość obrazu z tych kamer, no to jest ona bardzo słaba i o ile możemy powiedzieć, że przy ocenie na przykład typu czy piłka była w polu czy nie, no to jakość jest mniej istotna, a bardziej istotna jest po prostu ilość klatek. Tak w momencie, gdy już sprawdzamy na przykład dotknięcie siatki czy dotknięcie piłki przez blok, no to ta jakość jest kluczowa. Tak, może challenge nie idzie w dobrym kierunku, ale przynajmniej jak już sędziowie na bazie tych challenge'ów jakieś decyzje podejmują, niekiedy niesłuszne, to przynajmniej wiemy, co było sprawdzane, bo to zostało. To chyba jedyna nowość, jeżeli chodzi o challenge w tym sezonie. To też pozwolę sobie wrócić do jednego z naszych odcinków, kiedy była ta akcja, że sędziowie nie sprawdzili tej akcji, co trzeba na challenge'u. Mówiłem wtedy, że rozwiązaniem tej sytuacji byłoby to, żeby w ten obraz z challenge'u wtopić aktualny wynik meczu. Wtedy byłoby od razu widać, jaką akcję oglądamy. Udało się wtopić w obraz challenge'u, co sprawdzamy, a nadal nie widzimy wyniku. Więc moim zdaniem, jeśli dało się zrobić jedno, to warto byłoby pójść za ciosem i zrobić też drugie, a tego nie zrobiono. No oczywiście, ale w sumie myślę, że wróćmy do meritum, bo troszeczkę zaczęliśmy dyskutować tak jakby ten challenge był jakiś decydujący i to on przesądził o wyniku półfinału. Nie, a tak nie było, to tu nie ma co ukrywać, tutaj jakieś swoje wątpliwości wyraziłem, bo po prostu sytuacja się gdzieś powtórzyła w trakcie sezonu i o ile było tak jak ja do tej pory sądziłem, a nie tak jak ty Filipie później mnie poprawiałeś, to ja mam duże wątpliwości i duże po prostu obiekcje co do tego, jak są pewne sytuacje rozwiązywane. Natomiast wracając do meczu, bo w sumie cała ta dygresja wyszła z tego, że AZS miał swoje szanse jeszcze w tiebreaku i to nie było tak, że nie był w stanie tej Zaksy dojść. No tak, bo tam było to przejście Hadrawy, które było sprawdzane, było przy 11-9. Przy 12-9 zablokowany był ten atak Wojckiego z przechodzącej, o którym już mówiliśmy. No a jeszcze przy 14-11 linię trzeciego metra przekroczył Jan Hadrawa, więc tak jak ty, Michał, przy tym mówiłeś, że można było ten wynik jeszcze nadgonić, ale trzeba byłoby grać perfekcyjnie, ale skoro sam zespół Olsztyna robi błędy własne, to jednak jest bardzo trudno i im się to nie udało. No tak, i tym samym myślę, że troszkę ten tiebreak pokazał, że jednak Olsztyn może nie dorósł jeszcze do gry o taką stawkę, jednak pamiętajmy, że z tego całego składu, to w zasadzie o tak wysokie cele to walczyli tylko Paweł Wojcki i to już naprawdę lata temu, bo to po raz ostatni jak grał w Skrze Bełchatów, jeżeli się nie mylę, ale był tam tylko zmiennikiem Miguela Falaski. Chyba wtedy po raz... Michał Żurek ma medal mistrzostw Polski. Ale to mówimy grał, tak? Więc w sumie Paweł Wojcki też w tej Skrze za bardzo nie grał. On grał później w tej Skrze, która akurat z Resowią przegrała ćwierćfinał. Więc grał Paweł Wojcki chyba po raz ostatni właśnie w barwach Resowi Rzeszów. No i Daniel Piliński, rzecz jasna, ale to też już było kilka lat temu. Troszeczkę chyba Frycowe zapłacił też Olsztyn w takich najważniejszych momentach. No a Zaksa z kolei pokazała swoją wielką klasę, bo zgodzimy się chyba wszyscy, że to nie była najlepsza Zaksa, a jednak w finale jest i to trzeba przyznać, że w finale jest zasłużenie. Tak, nie sztuką jest wygrywać, kiedy rozjeżdżasz wszystkich jak walec, tylko sztuką jednak jest wygrać, kiedy ci nie idzie. Tak często się powtarza takie zdania. Tak, ja się pod tym podpisuję. Jeszcze w pierwszym meczu uważam, że to była naprawdę też dobra Zaksa. W drugim meczu już, w szczególności te pierwsze dwa sety, słabo. Słabo. Dobra, indywidualności w końcu teraz, tak, Michale? Dobrze. Doczekałeś się. Dobrze, doczekałem się. No to tak, Morris Torres... O nim już właśnie Morris czy Maurice? Oczywiście jest Portorykańczyk, czyli nie wiem, czy po hiszpańsku akurat Morris. Po
Puertorykańczyk, ale pamiętajmy, że z występami w kadrze Stanów Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam, w tych takich kadrach BC, jak to nazywać, na pucharach panamerykańskich, chyba jeszcze się łapał. A może jeszcze były to kadry juniorskie, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w każdym razie występy z flagą amerykańską, z tym gwieździstym banerem miał jeszcze na koncie. Dobra, no to przyjmijmy, że Puerto Rico to jest terytorium zależne Stanów, no bo tak zaiste jest. No to dobrze, to niech będzie Maurice Torres, człowiek, o którym wszyscy mówili, że zawodzi, nie dorósł do tego poziomu, on jest w Zaksie trochę niepotrzebny, potrzebna jest konieczna zmiana na pozycję atakującego przed kolejnym sezonem. No i teraz ja się zastanawiam, czy Łukasz Kaczmarek, który jest awizowany do składu Kędzierzyna Koźla na kolejny sezon, no zobaczymy, czy to się zmaterializuje, ale bardzo jestem ciekaw, czy teraz Sebastian Świderski nie myśli nad tym, jak Torresa utrzymać w grze, bo w tej formie, którą pokazał, no to jest, no kto wie, może jeden z... Może najlepszy, a może jeden z dwóch, trzech najlepszych atakujących w lidze. I on udźwignął presję, udźwignął poziom. No i przede wszystkim też w meczu w Olsztynie wielokrotnie utrzymywał Zaksę w grze, a było to bardzo trudne, bo sam Dero po prostu nie zagrał dobrze. I nie wiem, czy to jest kwestia kontuzji, czy to jest kwestia, nie wiem, nieco słabszej formy fizycznej, ale uważam, że sam Dero to jest chyba zawód tych dwóch spotkań półfinałowych. Dla mnie tak, spodziewałem się, że Sandero pokaże więcej, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że no okej, trochę tego wolnego było, może nie aż nie wiadomo ile, ale trochę tego wolnego było i ta przerwa na niego korzystnie nie podziałała. Ale też wiemy, tak patrząc bardziej globalnie, ile on w ostatnich latach gra. On był non-stop niemalże eksploatowany, przydarzyła się ta kontuzja, no ale jednak pewnie to zmęczenie się kumuluje i przepadło na akurat dla Zaksy trochę niefortunny moment sezonu. Ale wracając do Torresa, no to chyba w idealnym momencie się odwróciły te role w ciągnięciu gry Kędzierzyna, no bo o ile wcześniej prym wiódł sam Dero, tak teraz Maurice Torres przejął na siebie tę rolę lidera i robi to w dobrym stylu. Moim zdaniem po prostu spełniał swoją rolę. Kończył i trudne piłki, i te rozegrane piłki, i posłał parę ważnych zagrywek w ważnych momentach, także jak dla mnie postać w Zaksie numer jeden zdecydowanie tych półfinałów. No i tak podsumowując, po prostu trafił z formą na odpowiedni moment sezonu. Bo wcześniej na pewno można było się do niego trochę przyczepiać. No i właśnie podsumowując też gdzieś fazę zasadniczą, mówiliśmy o tym, że Torres jak już grał dobrze, to raczej nie w lidze, a w Lidze Mistrzów, a z kolei mocno zweryfikowały go negatywnie klubowe Mistrzostwa Świata. Widać, że jest Puertorykańczyk w formie. Ja jestem bardzo ciekaw, co on pokaże w Final Four Ligi Mistrzów, właśnie na tle najlepszych zespołów kontynentu. Czy on udowodni tę formę i w pewien sposób odkupi swoje winy po turnieju opolsko-krakowskim w wykonaniu Zaksy, tak możemy go nazwać? Czy jednak okaże się po raz kolejny, że pewien poziom jest po prostu poza jego zasięgiem? No, z perspektywy Polaka po prostu myślę, że no możemy mieć nadzieję, że jednak no ta bramka numer jeden. A jeszcze no wymieniłbym dwa nazwiska oprócz Torresa, takie troszeczkę tradycyjnie nie coś w cieniu, no czyli Bentonuti, zdobywca, już pomijając oczywiście rozegranie, ale naprawdę można było w ostatnich tygodniach tych kończących fazę zasadniczą mieć trochę pretensji do Francuza, że to nie jest tak dobre rozegranie, do jakiego przyzwyczaił. Ale no w tych playoffach moim zdaniem, mając naprawdę momentami bardzo trudne zadanie, bo to przyjęcie Zaksy długimi momentami w obu spotkaniach nie funkcjonowało najlepiej. Pokazywał bardzo dużą klasę, no i dołożył te bonusy, bo czy ten blok na Woickim w Kędzierzynie, czy blok na Andrindze, ten blok, który dał Zaksie zwycięstwo w Olsztynie. No, pamiętam, jak przychodził do Zaksy, mówiło się, że to Newty tam rozgrywać to rozgrywa, ale będzie dziurą w bloku. No i widzimy, jaką tam dziurą w bloku on jest. Oczywiście no momentami pewnych rzeczy się nie przeskoczy i ten jego wzrost przy niektórych skrzydłowych jest pewnym problemem, ale okazuje się, że wcale aż tak źle nie jest i myślę, że on blokuje znacznie lepiej niż wielu wyższych od niego rozgrywających. No i Paweł Zatorski. Wrócę jeszcze do tego mojego porównania meczu w Kędzierzynie do meczu w fazie zasadniczej AZS-u Olsztyn w Bełchatowie.
tam przez pierwsze dwa sety Kacper Piechocki grał, no śmiem powiedzieć, że fatalnie. Bardzo słaby mecz Kacpra Piechockiego przez dwa sety, po 10-minutowej przerwie wyszedł jakiś super Kacper Piechocki, jakby po prostu założył pelerynę, nie wiem, transformację przeszedł, odpalił zegarek, usłyszał te słynne pikanie jak w Power Rangersach czy cokolwiek i zaczął nagle wszystko dogrywać w punkta. Olsztyn akurat wtedy był chatowy, naprawdę serwował dobrze i może nie przez cały mecz, ale momentami znowu Olsztyn serwował bardzo dobrze. Jak już Olsztyn trafiał mocną zagrywką, czy Kuba Kochanowski, czy Jan Hadrawa, czy Adrian Buchowski, to akurat najczęściej trafiał właśnie w Zatorskiego, a ten z uśmiechem na ustach dogrywał to w punkt do Benatoniutiego. I też wielkie, naprawdę wielkie słowa uznania dla Pawła Zatorskiego i też uważam, że bardzo wydatnie pomógł Zachsie, co często jest gdzieś niedostrzegalne, bo tak jak już wiele razy wspominałem, akurat Paweł Zatorski to nie jest libero, który gra efektownie, moim zdaniem, ale gra bardzo efektywnie, po raz kolejny to udowodnił. I to zdecydowanie była moim zdaniem ta najlepsza trójka w Zaksie. No tak, stwierdziliśmy, że Dero nie i w sumie to niedużo zostało tych potencjalnych zawodników, więc ty wymieniłeś trzech, a tak naprawdę no co, został jeszcze środek. No wydaje mi się, że Łukasz Wiśniewski i Mateusz Bieniek tutaj zrobili swoje i w pierwszym meczu akurat Benjamin Toniutti z bardzo nietypowych piłek wrzucał do Mateusza i Łukasza Wiśniewskiego i potwierdziło się też to, co tak naprawdę o czym mówiło się przez większą część sezonu, jeżeli chodzi o drużynę AZS-u Olsztyn, a mianowicie to, że jeżeli chodzi o grę 1 na 1 środkowych Olsztyna, to po prostu nie idzie im to dobrze i to było widać też. To oczywiście no to jest zawsze Toniutti, ale nawet jak Kuba Kochanowski odpowiednie tempo wyczuwał, to często kierunek zły wybrał, jak odpowiednio skoczył i wybrał dobry kierunek, to okazało się, że Łukasz Wiśniewski albo Mateusz Bieniek wybierali po prostu inną opcję krótkiej, albo to może Benjamin Toniutti akurat wybierał inną opcję krótkiej. Uważam, że nie zawiedli akurat środkowi Zaksy, ale ja to samo też bym powiedział o na przykład Miłoszu Zniszczole, który w pierwszym meczu, uważam, zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Ja tak soczystych ataków też i tak dobrze wyglądającej pary Woicki zniszczał, to ja chyba w tym sezonie jeszcze nie widziałem. I przechodząc płynnie do drużyny AZS-u Olsztyn, Janek Hadrawa, wzloty i upadki, to tutaj nie podpisałbym się pod tym, zresztą co już ustaliliśmy, że on był jakimś liderem. A jeżeli chodzi o inne postaci? Znaczy, no, liderem to był, ale no, nie była to rewelacja. No, lepsze playoffy moim zdaniem zagrał akurat z Resowią. Z Zaksą może mieć do siebie trochę pretensji i pewnie ma, bo to jest mega ambitny człowiek. No ale były po prostu te gorsze momenty i to niestety one przypadały często na dość ważne chwile tego spotkania. Tak, czeski hokeista lekką zadyszkę złapał. No może też wynikającą z obciążenia fizycznego. Nie uważam, żeby to były najlepsze mecze Kuby Kochanowskiego. Znowu zresztą. W sensie ciekaw jestem, czy to jak Kuba Kochanowski wypadł w tych półfinałach, co nie były to mecze złe. Ale ja nie zapamiętałem akurat Kuby Kochanowskiego jako osoby, która robiłaby różnicę na boisku, a trochę tego bym się spodziewał. No i uważam, że Robert Andringa znowu zrobił swoje, ale tutaj trochę Olsztyn, trochę podobnie jak w tym trójmeczu z Asseco Resowią Rzeszów, falowanie i spadanie, dobre zmiany Buchowskiego, lepsze fragmenty gry Rousseau, gorsze fragmenty gry Rousseau, środkowi, czasem lepiej, czasem gorzej, no i Michał Żurek. Przypomniała mi się właśnie taka seria obron Michała Żurka w chyba pierwszym secie, czy też drugim secie tego meczu w Olsztynie, gdzie on właśnie z uśmiechem na ustach w kierunku kibiców po spektakularnych obronach, ja nie boję się tego tak nazwać. Jak mówiłeś, Michale, że Paweł Zatorski to nie jest spektakularny libero, tak jednak Michał Żurek potrafi robić rzeczy spektakularne na boisku, no i uważam, że to zrobił. Z przyjęciem może nie było tak dobrze, ale jeżeli chodzi o obronę, rewelacja. No i ciekaw jestem, czy on ma szansę na grę w kadrze? No ja myślę, że akurat Michała Żurka można na bardzo duży plus ocenić. Ja nieraz wytykałem mu to, zwłaszcza przyjęcie flota. Czasami te zagrywki, które wcale nie wyglądały na jakieś niesamowicie trudne, choćby no, przypominam ten mecz z Oniko w hali Urania, gdzie te zagrywki praktycznie stacjonarne Nikoli Georgiewa sprawiały mu ogromne problemy.
to tym razem, jeżeli on już miał problemy z przyjęciem, to naprawdę wynikało to raczej z bardzo, bardzo trudnej zagrywki rywala niż z jakichś jego indywidualnych, powiedzmy, niedostatków. Te playoffy moim zdaniem zdecydowanie na plus Michała Żurka, ta para playoff zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o Michała Żurka i oby więcej takiego Michała Żurka, tak bym powiedział po prostu, bo to jest zawodnik, którego akurat może jedni lubią, inni nie, ale ja akurat uważam, że no jest to bardzo pozytywna postać. Taka ciekawa, interesująca w całym swoim w ogóle anturażu, że tak to nazwę, bo to jest też ktoś, kto potrafi czasem pobudzać własnych kibiców, czasami troszkę prowokować kibiców rywala. Jeżeli chodzi nam koniec końców o emocje, to dopóki jest to wszystko w pewnych granicach, normach kulturalnych, a uważam, że akurat Michał Żurek tych norm nie przekracza, to zawsze warto, żeby tacy siatkarze gdzieś na boisku byli. No właśnie, ja lubię patrzeć na to takie wyraźne, rysujące się na jego twarzy zacięcie, gdy coś mu może nie wyjdzie, gdy jest bardzo na czymś skupiony, to jego miny są dosyć charakterystyczne i widać po nim po prostu, że mu zależy, że jest zmotywowany i że dąży do przodu, można tak krótko powiedzieć. Mówiłeś przed tym, Michale, o tych blokach Bena Tuniutkiego w kluczowych momentach przy piłkach meczowych obu spotkań. Odnośnie bloku Tuniutkiego myślę, że jest dosyć ciekawa anegdotka, powiedzmy, taktyczna. W tiebreaku drugiego spotkania Tomasz Rousseau w momencie 5-3 był w pierwszej linii, też w pierwszej linii był Ben Tuniutki. Widać było, że pójdzie piłka nie rozegrana do Tomasa, tylko taka trochę podwieszona i Zachsa zastosowała taki manewr podobny, jak kiedyś było w meczu z Asseco Resowią w Kędzierzynie, tym przegranym przez Zachsę 1-3. Mianowicie, jeśli idzie wyższa piłka na lewe skrzydło, to Bentoniutti copa się do asekuracji za blok, a Wiśniewski i lewoskrzydłowy przejmują rolę jedynych blokujących, czyli Wiśniewski skacze bliżej antenki, no i skacze w efekcie we dwójkę, to Nutti staje za nimi i asekuruje. W tym spotkaniu przy 5-3 Rousseau został zablokowany właśnie przez tą parę Wiśniewski lewoskrzydłowy, to był chyba Dero, a w kolejnej akcji przy 6-3 Rousseau zaatakował w aut, więc akurat w tym przypadku to wycofanie Tuniutkiego w Zachsie bardzo dobrze zafunkcjonowało, ale taki sam manewr taktyczny z Resowią, z tego co kojarzę, nie przyniósł ani raz efektu, ale myślę, że raczej mało kto bądź zaryzykuje, że żadna drużyna nie gra w ten sposób, że wycofuje z bloku swojego, no to ja cię od rozgrywającego, który jest w pierwszej linii. Od razu wyprowadzę cię z błędu. Taki manewr stosuje choćby przeciwnik. Ta drużyna po drugiej stronie siatki kilkukrotnie co najmniej AZS Olsztyn stosował taki manewr. Zresztą AZS Olsztyn ten manewr stosuje już od jakiegoś czasu, bo ja pamiętam jeszcze, gdy Maciej Dobrowolski był na rozegraniu w Olsztynie i to chyba było już właśnie w momencie, kiedy od Krzysztofa Stelmacha przyjął drużynę Andrea Gardini, czyli obecny trener Zaksy. To właśnie Dobrowolski też już wtedy słusznego wieku, już mający powiedzmy pewne problemy z fizyką, z tego wynikające, też był wycofywany po prostu spod siatki przy trójbloku, też się wycofywał gdzieś do obrony, a skakał Olsztyn dwublokiem, gdzie ten blok przy skrzydle ustawiał środkowy. Moim zdaniem jest to oczywiście jak najbardziej rozwiązanie, które ma po prostu podstawy, tylko że też obarczone pewnymi uwarunkowaniami, bo środkowy musi umieć ustawiać blok na skrzydle, co wcale nie jest oczywiste i co też czasami można się zastanawiać, dlaczego to jakiś skrzydłowy, czy to przyjmujący, czy atakujący, czy nawet drugi rozgrywający wchodzi na podwyższenie bloku, a nie wyższy od niego środkowy, który no z definicji powinien lepiej blokować. No właśnie dlatego, że chyba nie każdy środkowy posiada taką umiejętność ustawienia bloku na skrzydle, a to wcale takie proste i takie oczywiste, jak mogłoby się z boku wydawać, przecież nie jest. No tak, albo też czasami mówi się, że jakiś zawodnik wchodzi przez cały sezon na podwyższenie bloku i nie zanotuje żadnego punktowego bloku, więc ludzie się pytają, no po co ten trener robi tą zmianę, jak ten zawodnik nic nie blokuje, a może po prostu chodzi o to, że rozgrywający przeciwnika boi się posłać piłkę na stronę tego właśnie wysokiego blokującego, no i już wiadomo, gdzie pójdzie wystawa. Więc to też można pod takim kątem rozpatrywać. Także to myślę, że nie mierzyłbym jakości bloku tylko na podstawie punktowych bloków wykonanych przez zawodnika, bo myślę, że to jest temat zdecydowanie bardziej złożony. Tak, było kilka też ciekawych
rozwiązań taktycznych, jeżeli chodzi o na przykład niekorzystanie z bloku całkowicie, bo kilkukrotnie w Olsztynie, czy też w tym rewanżu, Zaksa po prostu chowała ręce w bloku, na przykład Robertowi Andrindze, i to też taki manewr, który sam Robert Andringa zastosował przecież przy piłce meczowej w Rzeszowie, gdy Olek Śliwka wywalił piłkę w aut. I teraz też kilkukrotnie się nacinał. Właśnie w Olsztynie rzuciło mi się to w oczy, że tak właśnie Zaksa próbowała przechytrzyć Holendra. W tiebreaku tego drugiego spotkania, po tym jak Andringa zmienił Russo, to w tym jedynym jego ataku w tiebreaku właśnie Mateusz Bieniek jako środkowy bloku, w sensie skoczyli trójblokiem, Mateusz Bieniek był na środku, jako jedyny schował ręce. No i właśnie Andringa przez niego zaatakował i trafił w boisko, także no tu akurat się Mateuszowi Bieńkowi nie poszczęściło. No właśnie, wybór momentu, w którym schować ręce. To jak już byliśmy przy tematach pokerowych, to też zawsze jest taki troszkę poker tych blokujących, czy chować te ręce, czy nie chować, no bo nigdy nie masz pewności, czy jednak atakujący wybierze właśnie taki wariant. Na pewno to też wynika w dużej mierze gdzieś tam z tych przygotowywanych przedmeczowych odpraw, gdzie pewnie są uczulani niektórzy zawodnicy, że ten akurat przeciwnik lubi atakować po rękach, na przykład w danych sytuacjach przy trudniejszych piłkach. Wiemy, że Robert Andringa jest takim zawodnikiem, zwłaszcza od pewnego momentu tego sezonu stał się takim zawodnikiem, który bardzo umiejętnie te ręce blokujących wykorzystuje. Wiemy, że takim zawodnikiem na przykład był Olek Śliwka i też nie dziwiło to, że właśnie jemu Olsztynianie zaczęli często, zwłaszcza w tym ostatnim spotkaniu ćwierćfinałowym, chować ręce. No i tym samym no właśnie takie rzeczy się dzieją. Czasem przynoszą one skutki, czasem niekoniecznie, bo akurat no, tym razem atakujący wybierze inną opcję i się okaże, że ten blok jednak by się przydał. No, ciekawostka taktyczna, coś dla tych osób, które bardziej właśnie tego typu aspekty śledzą, na pewno myślę, że też do obserwacji. Filipie, ty na pewno jesteś jedną z takich osób, więc pewnie mógłbyś jeszcze o tym długo. W ogóle czemu tak sądzisz? Nie wiem, jakoś tak mi się wydaje. No właśnie, późna pora gadać głupoty już po prostu. Tak, w ogóle właśnie późna pora, moglibyśmy tak długo w ogóle o tych półfinałach mówić, no ale na koniec po raz kolejny poproszę jednak krótko, bo przewidywania nie są naszą najmocniejszą stroną, no ale nie wypada nam w ogóle nic nie powiedzieć o tym, co nas czeka. Ja w ogóle nie będę się tutaj gdzieś wciągał w jakieś typowanie, natomiast powiem inaczej. Ja mam tylko nadzieję, że po tym, co zobaczyliśmy w ćwierćfinałach, można było mieć tylko nadzieję, że półfinały, już nawet nie powiem, że je przebiją, ale że nie będą bardzo odstawały. No bo ćwierćfinały były naprawdę znakomite, jeżeli chodzi o emocje, na pewno niezłe też, jeżeli chodzi o poziom. No i się okazuje, że jednak półfinały je przebiły. No i już poprzeczka jest ustawiona naprawdę wysoko. Ja tylko mam nadzieję, że znowu tak samo, że finały przynajmniej nie będą dużo odstawały, a jeżeli zdołają jeszcze tę poprzeczkę przeskoczyć, to mówię finały, bo mówię o finale i mówię o tak zwanym małym finale. Myślę, że warto śledzić. Zasłużyły po prostu oba zespoły, te przegrane i Trefl Gdański, Indyk Pola, ZS Olsztyn, na to, żeby z wielką uwagą śledzić również ich walkę o brąz i żeby naprawdę nie traktować tego jako jakiś tam bonusik, dodatek, przedsmak troszkę, bo wiem, że te mecze będą się odbywały właśnie wcześniej, tylko że no, naprawdę zasługują wszystkie cztery zespoły, żeby no, z równą uwagą podchodzić do ich rywalizacji. A jeżeli no, ten poziom emocji, który na razie mamy w tych pędzących niesamowicie playoffach się utrzyma albo jeszcze zostanie wyżej podbity, no to szapoba dla wszystkich walczących zespołów. Na to po prostu liczę. Nie wykręcisz się, Michale, od podania wyników. Nie pozwalam na to. Ech, no cóż. Rozumiem, że bardzo ci zależy na tym, żebym kogoś tą klątwą obarczył po prostu. Tak, no nie, ja nie. W sumie klątwa, ale jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Akurat to przewidywanie tak źle, wbrew pozorom, nam nie poszło, jeżeli chodzi o te playoffy. Natomiast ty akurat przewidywałeś półfinale, że Gdańsk ze Skrą mogą pograć trochę dłużej. No to wal. Powiem tak, no jeżeli gdzieś spodziewam się trzech setów, to prędzej w rywalizacji jednak o brąz. Trzech spotkań. Tak, trzech spotkań oczywiście.
Natomiast bardzo jestem ciekaw, jak sobie Zaksa poradzi z zagrywką Skry, jak sobie Skra poradzi ze swoją własną zagrywką, bo myślę, że to zdeterminuje wynik z kolei finału. Zaksa pokazała, tak jak mówiłem, zwłaszcza w tych dwóch pierwszych setach u siebie, że potrafi mieć problemy w przyjęciu i to coś, co jeszcze mi się skojarzyło w Filipie. Pamiętasz, jak zastanawialiśmy się jeszcze przed finałami, przed meczami Zaksy z Friedrichshafen, w jaki sposób Niemcy mogą ugryźć Zaksę i wydawało się, że nie bardzo mogą, no bo właśnie Zaksa bardzo dobrze pilnuje przyjęcia flota. I okazało się w meczach z Olsztynem, że no wcale aż tak kolorowo nie jest i jednak potrafią być momenty, i to dłuższe momenty, w zasadzie trwało to pełne dwa sety, gdy jednak Zaksa potrafiła krwawić w tym przyjęciu flota. No to jeżeli Zaksa potrafiła krwawić nawet w przyjęciu flota coś, co wydawało się ich bardzo mocną stroną przez cały sezon, to co będzie tym bardziej w przypadku mocnej zagrywki? Dobrze, kolego, wynik. A ja nie będę typował wyniku. Nie wymusisz tego na mnie. Dobrze, właśnie, czyli... Ja nic nie podpisywałem, ja też nie będę wyniku typował. Okej, czyli w myśl nowych trendów w edukacji Michał odpowiedział opisową i ocenę opisową również uzyska od widzów, natomiast nikt nie będzie go rozliczał z konkretnych wyników. Nie, ja myślę, że to typowanie wyników przy tak wyrównanych parach, bo ja jeszcze przed półfinałami powiedziałbym, że to Gdańsk jest faworytem meczu o brąz. Teraz jak zobaczyłem, jak Gdańsk zagrał z PGS Grą Bełchatów i jak AZS Olsztyn zagrał z Kędzierzynem, już aż taki przekonany o zwycięstwie Gdańska nie jestem. Ja myślę, że tak, że w tej parze walczącej o brąz trzy mecze się odbędą. Myślę, że Olsztyn u siebie wygra. Wyjazd, pierwszy mecz wygra Gdańsk, chociaż nie mówię, że tutaj nie będzie emocji ani w jednym, ani w drugim meczu. Stawiam, że mecz w niedzielę rozstrzygnie kwestię brązu, a jeżeli chodzi o finał, to rzut monetą? Nie wiem, tutaj raczej uważam, że Wajchę lekko przechyliłbym w stronę PGS Gry Bełchatów. Więc jeżeli miałbym wskazywać na przyszłego mistrza Polski, to właśnie PGS Gry Bełchatów. Czyli jeśli ja miałbym ewentualnie też przewidywać, to obawiam się spadku poziomu meczu Olsztyna z Gdańskiem, z tego względu, że oni grali już bardzo dużo i po prostu mogą już jechać na oparach, więc raczej, gdyby to tak obrazowo chcieć określić, to bardziej będzie to coś na wzór finiszu maratończyka, aniżeli finiszu sprintera, także myślę, że to może być długi pojedynek, niekoniecznie na tym najwyższym poziomie, ale który pewnie nam również dostarczy wiele emocji i ja nie potrafię wskazać tutaj zwycięzcy. Myślę, że większy potencjał w zagrywce, i to mocno pokazywała drużyna Skry, właśnie większy potencjał na zagrywce ma Skra. Jeśli będzie tę zagrywką trafiać, to myślę, że to siatkarze z Bełchatowa zostaną mistrzem Polski. A Zaksa, to mam wrażenie, że to już nie jest ten sam monolit, ten sam świetnie współpracujący mechanizm jak w poprzednich latach, więc względnie będzie Skrze trochę łatwiej. Dlatego sądzę, że mistrzem Polski będzie Skra Bełchatów. Nie podejmę się typowania w ilu spotkaniach, jak to się odbędzie, ale wydaje mi się, że właśnie to do Bełchatowa pojadą złote medale. Czyli chyba zgadzamy się, że po prostu więcej zależy od Skry. Tylko że no Skra jest z kolei takim zespołem, który jednak też bardziej chyba faluje. Dużo zależy właśnie od tego, jak będzie wyglądała zagrywka, a dużo zależy od tego, myślę, jak będzie też wyglądała gra Mariusza Wlazłego, bo to nawet mecze z Treflem pokazały, że możemy mieć Mariusza Wlazłego w wersji to MVP, możemy mieć Mariusza Wlazłego w wersji schowany, ale dokładający swoje. Mówiliśmy o tym przed tymi playoffami, że możemy mieć też Mariusza Wlazłego w wersji po prostu zawód. Jeszcze takiego Mariusza Wlazłego w tych playoffach nie było i chyba mogą się troszkę kibice Skry obawiać, czy się nagle nie ujawni. Zaksa pewnie zagra swoje. Myślę, że to nie jest jednak takie swoje, jak właśnie tu się zgodzę z tą Filipie, jak było w kadencji De Giorgiego. Takie swoje, które po prostu pozwalało dość swobodnie ogrywać ligowych przeciwników. Na ile to wystarczy teraz, zobaczymy. No szanse, myślę, że ja bym tu stawiał może 51-49 dla Skry,
ale to wcale nie znaczy, że nagle się nie okaże, że jednak Zaksa wraca, bo też pamiętajmy, jeżeli, a o tym się mówiło trochę, że jeżeli Zaksa skupia się jednak bardziej na Final Four, licząc, że gdzieś te playoffy, te półfinały wypadające jednak 2 tygodnie wcześniej, czyli no duża jest tu przerwa, biorąc pod uwagę różne mikrocykle. Jeżeli się na tym skupia Zaksa, to faktycznie te półfinały może próbować przejść siłą rozpędu. Jeżeli tak było, to znowu wracając do naszej tutaj pokerowej terminologii, no postawił dużo na jedną kartę trener Gardini i jego sztab, ale jeżeli tak było, to im się to jednak opłaciło i teraz możemy zobaczyć już inną Zaksę, a wtedy może się okazać, że nasze całe przewidywania niewiele były warte, bo się okaże, że na przykład te finały będą dość jednostronne. Przede wszystkim, no myślę, że czego możemy sobie życzyć, to żebyśmy znowu tu zobaczyli jak najwięcej pięciosetówek, jak najwięcej wyrównanych końcówek. Może tak jak było to na przykład w rywalizacji ćwierćfinałowej Trefla z Jastrzębiem, żeby o wszystkim decydował tiebreak ostatniego trzeciego meczu i to jeszcze tiebreak kończony na przewagi. Jeżeli tak by było, no to myślę, że te naprawdę kapitalne do tej pory playoffy zakończyłyby się w najlepszy możliwy sposób. A która drużyna by je wygrała? No oby ta lepsza, oby bez kontrowersji sędziowskich, oby w jak najbardziej czysty, sportowy sposób. A ja z kolei tak dużo bardziej przyziemnie. Jak już będziecie przysiadywać przy grillach, nad jeziorkiem, świeci słońce, pogoda zapowiada się doskonale. Myślę, że warto na chwilę odejść właśnie od tego grilla, nawet z piwkiem, zasiąść przed telewizorem i obejrzeć, myślę, że zwieńczenie przeciekawego sezonu. No i o tym, co się wydarzy i czy nie przejedliśmy się mięsem z grilla i czy nie przepiliśmy się alkoholem, też opowiemy wam w następnym odcinku podcastu Szósty Set. A jeżeli już tak klimatami majówkowymi poleciałeś, to ja powiem akurat osobiście. Wydaje mi się, że Olsztyn i Gdańsk są lepszą lokalizacją na majówkę niż Bełchatów i Kędzierzyn. I z tego skorzystam zresztą osobiście. Więc po raz kolejny akurat o meczach Obrąc teraz będę opowiadał z perspektywy osób, które widziała je z hali. Ty, Filipie, pewnie sprzed telewizora, więc znowu będziemy mogli tak tutaj ciekawy tak, dwugłos. Jakiś taki klimat majówkowy wprowadzamy, to do finiszu sezonu Sekoresowi trochę pasuje ten taki znany mem, że pasuje teraz rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady. No i ja zgodnie z tą radą tak mam zamiar postąpić. Ale mecze finałowe oczywiście i mecze Obrąc będę oglądał, także z perspektywy telewizora będziemy mieć jakiś ogląd i z perspektywy hali za waszym pośrednictwem, także no, będzie ciekawe. No właśnie, Filipie, a na koniec, bo obiecaliśmy ci to jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, masz minutę 30, żeby opowiedzieć nam o tym, co się działo w meczach o piąte miejsce. Minutę 30 mówiłem na temat przejścia linii trzeciego metra przez Jasona Deroko. Czyli minutę... Chyba limit wykorzystałem. Filipie, minutę 30, z czego masz minutę na minutę ciszy. To czas start. Nie, wiecie co, nie ma sensu teraz jeszcze mówić o meczu o piąte miejsce. Nagadaliśmy się o meczach najważniejszych. To powiedz tylko, no dobra, kto był twoim jakimś tam bohaterem, nazwijmy to, MVP tych meczów. Przynajmniej kogo... Tak już zupełnie poważnie, to w drugim spotkaniu, czyli tym w sobotnim na Podpromiu, szybko błysko opuścił Jason Deroko i widać było po nim, że to chyba jest spowodowane jakimś lekkim urazem. Mówię lekkim, bo w trzecim spotkaniu z kolei Jason Deroko na boisko wszedł za Rodrigo Quiroga, który zaczął spotkanie od początku. No i Deroko zagrał kapitalnie w ataku, chociaż nie miał za wielu bardzo trudnych piłek, większość takich rozegranych, to mimo tego jego wynik w ataku, gdzie nie skończył tylko 3 piłek bodajże z 16, jest jednak imponujący. No i bardzo fajny występ Kanadyjczyka. Też mówi się, że ostatni mecz w Asekurusowie zagrał Jochen Szeps i dostał sporo czasu od Andrzeja Kowala i Jochen Szeps bardzo ładnie się pożegnał z kibicami, zagrał świetny mecz, szkoda tylko, że to nie wystarczyło na to, żeby Rosowia to spotkanie swoje wygrała i zajęła ostatecznie 5. miejsce. Ciekawe było to, że Jastrzębski Węgiel ten trzeci mecz grał w większości bez Salwadora i Dargoliwy, a mimo tego nie wyglądali najgorzej. No i jeśli De Giorgi miał taką koncepcję, żeby właśnie Oliwę pominąć w szóstce swojego zespołu, no to
wypaliło mu to dopiero w ostatnim meczu sezonu, czyli myślę, że tak co najmniej o 3 za późno. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo gdzieś tam śledząc ten mecz w cyferkach, no bo transmisji nie było, zwróciłem uwagę na jedną rzecz, zwłaszcza tak kontrastującą z tym, co widzieliśmy w ćwierćfinałach, czyli Maciej Muzaj, który jednego z setów granych na przewagi, chyba to było w tym trzecim spotkaniu, zakończył asem serwisowym. Czyli wyjątkowo, można powiedzieć, jak na te playoffy, Maciej Muzaj tutaj pokazał się jako taki prawdziwy killer i lider drużyny w końcówce seta. Tak, Maciej Muzaj zagrał znacznie lepsze spotkania niż te z Treflem Gdańsk. Nie robił już tak wielu błędów, nie miał aż takich problemów z kończeniem ataków nawet na pojedynczym bloku, jak to było z Gdańskiem. Z kolei mocno do zwycięstwa sobotniego przyczynił się Rodrigo Quiroga, który sporo ważnych piłek wyrzucił po prostu w aut. Także akurat był takim trochę negatywnym bohaterem tego spotkania wygranego przez Rosowie, na pewno był Quiroga, a Maciej Muzaj, nie mam do niego większych zastrzeżeń w tym spotkaniu. Na pewno poprawił swój wizerunek, nazwijmy to, względem tego, co było w spotkaniu z Treflem Gdańsk. Może po prostu brak kamer telewizyjnych gdzieś go bardziej pozytywnie nastroił. Może faktycznie te problemy, no bo tu się dużo mówi, że jednak problemy z głową tak zwane u Maćka Muzaja. Ta mniejsza jednak presja, bo i no, nie ukrywajmy, te mecze o piąte miejsce to jednak dużo mniejszy ciężar gatunkowy. Może pomogłem zaprezentować się z dużo lepszej strony na pożegnanie z Jastrzębiem, co już jest zresztą zostało oficjalnie ogłoszone. No tak, a tak poza tym jakoś nie zastanawiałem się, jak można by te spotkania podsumować, więc po prostu nic konkretnego do głowy mi nie przychodzi, poza tym, że mecze się po prostu odbyły, a czy był sens ich rozgrywania, to jest inna sprawa, w ogóle moim zdaniem nie za bardzo. Tak to po prostu podsumuję. Dobrze, no to Filip podsumował te spotkania o puchar kiełbasy grillowej. Zakończone zwycięstwem klubu, który węgiel wszak ma w swojej nazwie, czyli Jastrzębskiego Węgla. No i w Rzeszowie dzisiaj tylko grill gazowy. Dokładnie. Pozostaje tylko życzyć tego, żeby te mecze o złoto i te mecze o brązowy medal to nie była kaszana, tylko były to jakieś smaczne rarytasy, polędwiczki może. No i żebyśmy nie musieli grillować zawodników po tym, jak zobaczymy ich występy właśnie w tych decydujących spotkaniach. Po tym, co powiedziałeś, to u mnie chyba na grillu te czekają mnie suchary. No jak u mnie na pewno będą. A ja będę stał z wodą, żeby się coś nie przepaliło. To myślę, że tym humorystycznym jakże akcentem zakończymy ten odcinek, zwłaszcza, że rozgadaliśmy się mocno. Niemało. Tak, niemało się rozgadaliśmy. Ale jak tu się nie rozgadać, jak kończymy tak naprawdę sezon, no to i zasługuje to na dłuższy komentarz z naszej strony, myślę, więc mam nadzieję, że też to docenicie. No właśnie, tyle się dzieje, że no nie sposób tego streścić w jakieś pół godziny, bo po prostu za dużo musielibyśmy przegapić. Myślę. Swoją drogą faktycznie musiało się w tych półfinałach bardzo dużo dziać, skoro meczy było tylko 4, a najwięcej w sumie to będzie chyba jeden z dłuższych odcinków w ogóle, tak mi się wydaje, że najwięcej powiedzieliśmy właściwie tylko 4 spotkaniach, a w momencie, kiedy opisywaliśmy nieraz dwie kolejki plus ligi, to aż tyle do przekazania nie było. Może przez to, że były z kompletu spotkań, mogliśmy zobaczyć transmisje telewizyjne albo zobaczyć te mecze na żywo, to może też to trochę decyduje, ale nagadaliśmy się dzisiaj. No myślę, że tym lepiej świadczy to o plus lidze, jeżeli w jej półfinałach dzieje się tyle, że siadając sobie i nie ukrywamy, że nie był to odcinek, do którego mieliśmy gdzieś tam spisany sobie jakieś listę w punktach, co chcielibyśmy poruszyć. Raczej mówiliśmy z głowy, abyśmy w stanie powiedzieć aż tyle. No tym lepiej, obyśmy mieli o czym mówić również za tydzień, po już zakończeniu rywalizacji o medale, po zakończeniu tym samym całego sezonu. No chyba, że przedłuży nam się rywalizacja o utrzymanie, ale nic na to nie wskazuje. Łuczniczka Bydgoszcz 2-0 za ZS-em Częstochowa, 6-0 na razie w setach, zapewne zaraz też będziemy mieli tam koniec. Więc to by było na tyle, chyba że jeszcze macie coś do dodania, jeszcze się nie wygadaliście odpowiednio. Ale ja już ze swojej strony podziękuję. Michał Kwietko-Bębnowski, bardzo miło było mi z wami panowie rozmawiać i dla was, szanowni słuchacze. Piotr Złoch.
Mi również było bardzo miło, także udanej majówki i do usłyszenia następnym razem. Filip Krefanty.